Dzień dobry, wieczór. Jestem ponownie, po raz pierwszy chyba dwa razy w ciągu jednego dnia, czy też jednej doby. Świeżo po treningu, świeżo po wykąpaniu się, świeżo po umyciu głowy. Witam wszystkich siedmiu widzów. A nie, więcej, na Twitchu jest też pięć. I już się pojawia coraz więcej osób. Będziemy kontynuować naszą wyprawę do świata Tuniki. To jest gra, która, nie ukrywam, bardzo, bardzo mi się podoba. Zapowiadałem zresztą, że wrócimy do bossa, który napsuł mi krwi pod koniec poprzedniej transmisji i dałem sobie limit podejść do niego. No niestety nie udało mi się go pokonać. Wobec tego spróbujemy ponownie. Witaj Szymonie, witaj Tyto, Noctisie, Elantrisie, Marku, Piranio, Gonzo i w ogóle wszyscy, którzy jesteście. Przełączę już na ekran naszej rozgrywki. Wyzeruję tylko liczbę zgonów, bo oczywiście nie ma ich tak wielu w tej chwili. W tej partii jest ich 0. Ale w sumie jest 40. Tak założyliśmy. Jest Bindy i Amsmus. Czy Amsmuś? Czy to jest Smuś, czy to jest Smus? Jestem trochę jeszcze takim... O, mam specjalną koszulkę z Solerem. Czyli będzie git good. Git good. Żadnego... nie będzie żadnego tutaj obijania się. Spróbujemy pokonać bossa. Smuś. Matiksie, żadne zaskoczenie, ponieważ pod koniec transmisji poprzedniej... Coś mi tu się z włosami dzieje. Odstają. Mówiłem, że prawdopodobnie wieczorem pojawi się ponownie. Iowa 8720, witam wśród subskrybentów. Dziękuję. Już jest... liczba subskrybentów rośnie. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Dawno strumyka nie było. Zrobiłem tak, jak jeden z was, drodzy widzowie, mi zalecał, czyli część transmisji na żywo ukryłem. Są jako unlisted i dostępne są jako lista odtwarzania. To dotyczy wszystkich transmisji z Elden Ringa. Zrobię tak samo z Disco Elysium. Pytanie, czy robić podobnie z transmisjami, które są nadawane niedawno? Chyba nie. Tak, wydaje mi się, że te transmisje sprzed kilku dni chyba mogą być przez pewien czas na tej karcie wideo, natomiast starsze będę wrzucał jako unlisted i będą dostępne w liście odtwarzania, żeby nie zaśmiecać, jak niektórzy z was twierdzą, że to zaśmieca widoku kanału. Rakietowy, jaki piękny rakietowy Marian. Dobrze, cóż, zrobiłem jeszcze jedną rzecz, jedną drobną rzecz zrobiłem przed tą sesją, czyli rozwinąłem sobie wytrzymałość. Amenochi 90, guten Abend, meine Freunde. Mój niemiecki jest nieistniejący, sprawdźmy tylko, ile w ogóle gramy. Muzyka w tej grze jest fenomenalna, tak, tak. Zaraz będziecie ją słyszeć. Zresztą w zasadzie jak chcecie, to mogę już teraz ją puścić. Mamy 7 godzin 31 minut. Momencik, tutaj zaraz ją wam odpalę. Application audio... A nie, słyszycie ją chyba, prawda? Słyszycie tę muzykę. Dobra. Dajcie znać, czy słyszycie muzykę z gry, bo powinna być słyszalna. Tylko nastawiłem ją na... duży minus decybelowy tutaj. Super, bardzo się cieszę. Rakietowy Marianie, na tobie zawsze mogę polegać. Twoje rakiety zawsze trafiają w cel. Dobrze, kontynuujmy. No i cóż. Mam 40 zgonów. I zobaczmy, jak to będzie. Budzimy się po raz kolejny. Jak widzicie, popatrzymy sobie na pasek wytrzymałości. Jest on odrobinę dłuższy. Mogę teraz wykonać 4 salta. I dopiero jestem zmęczony. W przeciwieństwie do 3 poprzednio. Siła ataku rośnie też. Więc... momencik, ja muszę sobie przełączyć jeszcze, żebyście wy nie słyszeli muzyki dochodzącej z mikrofonu. Bo przed chwilą muzyka była na głośnikach z komputera, a nie na słuchawkach tutaj. Dobra. Idziemy do bossa. Jeśli nie uda mi się pokonać go tak z 5-10 razy, to nic, to rzucę padem,
w monitor i się skończy. Alija enigmatyczna. Witam serdecznie wśród obserwatorów. Alija enigmatyczna. Mam tutaj... Chwileczkę, muszę tylko sobie uzupełnić jeszcze jedną rzecz. Muszę włączyć moje bomby fosforowe. Tak, ta gra jest prześliczna. Tylko patrzcie, ilu jeszcze elementów nie mam. Tutaj na przykład jest jakiś symbol podobny w Zeldzie, prawda? Ten u góry, na środku ekranu mniej więcej, który nie wiem, co reprezentuje. Rakietowy Marianie, nie. Jeśli będę zły, to walnę. Walnę padem prosto w monitor. Zobaczycie, nic nie zobaczycie, bo się przerwie transmisja. Ja z furią i z pianą na pysku będę występować. Witaj, Andrzeju. I Secret Manie, witajcie. Dobrze, spróbuję jeszcze raz pokonać tego bossa. Zobaczę. Na pewno rzucę mu teraz... O, płoń. Płoń. O, on nie płonie w ogóle. To niemiło. Myślałem, że on płonie. Na razie jest dobry początek. Zadziwiająco dobry początek jest. Wydaje mi się to wręcz podejrzane. Oj. Właśnie, tak się bałem, że coś w tym stylu może być. No, mordę jeża. Muszę chyba się napić. Ale rzeczywiście faktem jest to, że kiedy mój bohater jest w pełni wytrzymałości, to dostaje mniej obrażeń. No teraz niestety nie wiem, co się stało. Padłem jakiś ciąg zły w spirale zła. I cóż, zgony. 41. Ale tak dobrze już szło. Czy gra o kwiatkach została skończona? Nie. Wrócimy do tajemniczego ogrodnictwa za jakiś czas. W ogóle nie wiem, jak w tym tygodniu będzie z transmisjami, bo mam dużo pracy. Ten weekend pozwoliłem sobie troszkę wyluzować, bo cały tydzień ciężko pracowałem. Chyba ta broń jednak nie jest... Te bomby fosforowe nie są zbyt odpowiednim narzędziem do walki z przeciwnikiem tym. Emerycie, wiem, że jak strzela, to się do niego mam przytulić, to jest łatwiej powiedzieć niż zrobić. Ja ogólnie wiem, co mam robić w tej walce. Problemem są moje umiejętności. I przełożenie tego, co mam tutaj, na kończyny górne. Kończyny dolne doskonale sobie radzą, wystukują rytm. The Force XD. Pierwsze wrażenia z Ghostwire są takie... dziwne. O, udało się uciec. Niech mi energia się troszkę odzyska. No właśnie, znowu dostałem strzała. Buteleczkę. Znowu zamach. Hmm.
odpoczywam, rzucam mu bombę. Ta bomba mu nic nie robi, więc spróbuję jeszcze raz, masz bombę. Ta bomba mu nic nie robi. O, idealnie mi się udało teraz podejść pod niego, kiedy strzelał. Jest! Jest! Ha! Ależ poszło! Git good! Tutaj, proszę bardzo, to dzięki... Dzięki Solarowi! Praise the sun, moi drodzy, praise the sun! Ach! No dobrze. Możemy podejść teraz sobie tutaj do... czegoś i czy pojawiły się jakieś specjalne, nawet nie musiałem pić za dużo buteleczek, wypiłem tylko dwie buteleczki, ha! Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, enemy felled, tak. I w skrzynce, a w skrzynce znajdziemy, uwaga, wow, 200! To ile mam teraz, 281. Czy mogę cokolwiek sobie rozwinąć? Mogę rozwinąć sobie tylko moc eliksirów. Jak popatrzycie na dół i tam jest taki rządek cyfr oraz symboli, każdy z tych symboli oznacza współczynnik, który mogę rozbudować. Przy większości mam 0, tylko przy eliksirze mam 2. Bo znalazłem takie dwa kwiatki, które wzmacniają moc eliksiru. Natomiast najchętniej wzmocniłbym sobie moc ataku i obrony. Ale na razie... Mogę aktywować monolit w ogrodzie, tylko nie wiem, gdzie ten monolit jest. Najpierw pójdę sobie jednak do dzwonnicy. Kuris Masu, witam serdecznie wśród obserwatorów. Już jest chyba 1600 obserwatorów na Twitchu. Co to się dzieje w ogóle? Rośnie wasza liczba w sposób bardzo imponujący. I Kuris Masu jeszcze subskrybuje dodatkowo. Tym bardziej dziękuję serdecznie. I teraz walnę w dzwonnicę. Uwaga. Bum. Dobrze. Schodzimy sobie. Dzwonnica jest aktywowana. Jeszcze pójdę, otworzę skrzynkę i zrobię tak, jak sugeruje Secret Man, który jest moim tajnym przewodnikiem. Co tutaj dostałem? To jest chyba zamrażający owoc, nie wiem, czy dobrze pamiętam. I tutaj mam skrót. Bardzo się cieszę z tego skrótu. Jak z każdego skrótu, który sprawia, że świat staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem. Slowis 88, witam serdecznie. Widzę, że zwiększa się reprezentacja ponad 30-latków, bo tak rozumiem, 88 to jest rok urodzenia. Witaj Lechu, siła. Dobrze, to idę spróbować aktywować ten obelisk. Zobaczymy, jak się to powiedzie. Na razie biegniemy, 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 biegniemy. Tutaj sobie zejdziemy po linie. Cześć Peterze. I... uzupełnimy sobie nasze siły witalne. Dobrze. I teraz spróbujemy na południe, tak jak Secret Man sugeruje, przejść, aby... 88 jako rok urodzenia to ta łagodniejsza opcja. No, istnieje prawdopodobieństwo, że jest to wiek. Ale wydaje mi się, że osób 88-letnich aktywnie uczestniczących w życiu Twitcha czy YouTube'a jest raczej niewiele. W Polsce, podejrzewam, można by je zliczyć na palcach jednej ręki pijanego drwala. Ale kto wie, jeśli wśród drogich widzów jest ktoś, kto ma 88 lat, oprócz moich kochanych rodziców, ale moi kochani rodzice nie mają 88, tylko drobne 83, więc są młodzi.
Czemu nie ma linka do Twitcha na YouTubie? W sensie jakim? Że linka do strony na Twitchu? A nie wiem. Jeśli nie ma, to niedopatrzenie jakieś. Mikro to nie przypadek. Ja po prostu wiedziałem, że tak będzie. 8-8-8-6-7-3. Witam serdecznie. Peppa Pig. Droga świnko Pepo. Tak, warto kupić. Bo nie wiadomo, kiedy pojawi się kontynuacja. Nie wiadomo, jak będzie działać PSVR 2. Chociaż, uwaga, już otrzymałem, znaczy słyszałem dwie relacje. Jedna z ręki drugiej, jedna z ręki pierwszej. Z ręki i obie były takie same, że PlayStation VR 2 to jest zupełnie nowa jakość. Zupełnie nowa jakość i to od osób, które siedzą w VR-ze mocno. Jeden kolega, który ma dostęp, powiedzmy, przedpremierowy do różnych sprzętów, powiedział mi tak, no oczywiście nie mogę powiedzieć, co to za kolega, ale powiedział mi, że rzeczywiście to jest wrażenie, jakość obrazu i dodatkowo wrażenia haptyczne, to jest coś zupełnie na nowym poziomie. Oj, chodź tutaj. Nie strzelaj do mnie. Ja tu chcę zmasakrować aligatorki. O, jakie one teraz są proste. Naprawdę proste. Albo ja się wyrobiłem trochę, co też jest możliwe. Teraz jeszcze muszę zmienić sobie oczywiście na mój bicz mega. Pawzaw. Jak to nie został boss pokonany? Oczywiście, że został boss pokonany. Witaj, Pawzawie, po przerwie. Został pokonany, tylko idę uruchomić obelisk, bo ktoś mi powiedział, że mogę uruchomić tutaj obelisk, więc próbuję to zrobić. Och. Syberia mnie nie interesuje, DW, z tego powodu, że wstyd przyznać, ale ja nigdy nie grałem w pierwszą Syberię, ani w kolejne dwie części. Oczywiście znam gry pana Sokala i wiem, że to dla wielu osób jest przygodówka wręcz kultowa, natomiast ja nigdy w Syberii nie grałem i jakoś nie śpieszy mi się do tego. Pawzaw, boss padł po drugim podejściu. I jakoś tak łatwo, zużyłem tylko dwie miksturki. Będziesz mógł zobaczyć na zapisie transmisji. A teraz idę poszukać obelisku. Nie wiem, czy go tu znajdę. Marku, nikt tego nie potwierdził, że będzie na PlayStation VR 2 Half-Life Alyx. Ja mówię od samego początku, od kiedy pojawiły się informacje o PlayStation VR 2, że to będzie tytuł startowy. I taka jest moja przepowiednia. Moje przepowiednie mają to do siebie, że często się sprawdzają. I sądzę, że to będzie bardzo mocny tytuł startowy dla PlayStation VR 2. Tytuł, który dodatkowo będzie wzbogacony o obsługę haptyki, co potencjalnie daje nieprawdopodobne możliwości. Jestem przekonany, że Sony zrobi wszystko, aby najlepsza gra VR-owa, czyli Half-Life Alyx, pojawiła się na ich sprzęcie, bo to może być coś, co otworzy oczy, dosłownie, oczy, uszy, ręce i inne członki na wrażenia VR-owe. Nieprawdopodobny tytuł. Pawzabie, wielki kamerton już odpaliłem. Dobra, czy mogę ich zabić jakoś? Mogę, ale zaraz, jakby to zrobić? Wezmę na wszelki wypadek bomby. Masz bombę. O, został jeden. No, poszło całkiem nieźle. Jacku, ale co ma Valve do Questa? Valve Quest też jest konkurencją. Valve ma swoje własne gogle Index, które nie sprzedają się najlepiej. Sądzę, że Sony jest zdeterminowane, by Half-Life Alyx wyszło. Zresztą, to nie jest tak, że to są tylko moje domysły. Wielu specjalistów z branży, osoby o znacznie większym
wyglądzie w świat VR-owy twierdzi, że to będzie tytuł, jeśli nie startowy, to w tym okienku startowym się pojawi. I no to ma po prostu ogromny sens to ma. No, wydają się nowe gogle od Sony stworzone do Half-Life'a. Samo PlayStation ze swoją mocą bez problemu sobie poradzi z Half-Life'em, więc... Dobra. Gdzie mam iść teraz? Tutaj wiem, że mogę wejść do wody i sobie pochodzić w wodzie, ale tam już po skrzynkę byłem. Więc tutaj chyba nie mogę przejść. Nie wiem. Cześć Houdini! Do góry, w prawo i w prawo. Dobrze, dziękuję serdecznie, Secret Money. No jeszcze tego pykniemy sobie tak rozrywkowo. Ojej, na dwa ciosy padają teraz. Jak miło. Dokładnie tak jak pisze Jerzyna Bezkolcowa. Czy uruchamiać ognisko? No właśnie, tutaj ja byłem przy tym, byłem przy nim, tylko pytanie, jak go uruchomić, bo jak się pomodlę, to się nic nie dzieje. Czy tu nie trzeba rzucić jakiegoś... To jest jakaś zagadka. Czy ja na przykład nie mogę użyć mojego bicza? No walę w ścianę waliłem. To na pewno robiłem. Ale może trzeba w tym miejscu, tutaj można trzeba walnąć w ścianę. Albo tutaj. Jest teleport od razu, o. Na lewo od schodków. Dobrze, biegnę na lewo, z przodu od lewej. Rozumiem, że to mi otworzy przejście. Bindi, ta gra z... O Harrym Potterze. Ja nie jestem jakimś fanem Harry'ego Pottera, natomiast gra wygląda zacnie. Naprawdę Może zaraz tutaj może. No popatrzcie, walę w ścianę. Z przodu, z lewej. Może bombę muszę upuścić. Upuszczę bombę. Cześć Skaty 1337. No, ale bomba wybucha tam. Gdzieś, znaczy nie wybucha. O, a to bardzo ciekawe. Moneta przyda się oczywiście. Natomiast bez waszej podpowiedzi bym tego nie zrobił, na pewno. Bo to nie jest jasne, to nie ma wskazówki żadnej szczególnej. Tak, już pomedytowałem, tylko na górę chyba nie wejdę, prawda? Po tych schodach, chyba że... No właśnie, dobrze. Idź lisku, witalisku. Jeszcze nie sprawdzałem dodatku do Returnala. Niestety jeszcze nie. Ale to się szykuje i w tygodniu bardzo możliwe, że zrobimy tak. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, ktoś, kto gra w Returnala nieźle. Bo ja gram przyzwoicie. Jak wymaksowałem grę, wyplatynowałem. To będzie można przejść w kooperacji, więc jeśli ktoś z widzów będzie chciał zagrać w kooperacji, to będzie otwarte miejsce. Witaj Otusowy. Dobrze Jerzyno, no to dodaj mnie do znajomych na tym, na PS Network, tylko napisz, bo ja dostaję dużo zaproszeń do znajomych, tylko ja nie wiem kto to jest po prostu, więc napisz mi po prostu, że oto ja jestem. Żebym wiedział z kim mam do czynienia. O, dobrze, Secret Money, to będę musiał tam pójść w takim razie. Tu już byłem, to nie chcę. Dobra, tego szybko zabiję. Jakoś łatwo mi tu idzie teraz już. Czy łatwiej? Tu jest chyba boss kolejny. No właśnie, no to jego poczęstuję tym jednak. O, już padł. Boże, jacy oni są teraz miękcy.
Odtajaj, odtajaj! Najbardziej irytujący wróg to jest. Dobra, tu wszystko sprawdziłem już. Zobaczmy na mapę, na naszą piękną mapę. A więc tak, mamy ogród i tak, boss pokonany, ja jestem tutaj. Jest jakaś skrzynka, której jeszcze nie otworzyłem, nie wiem jak tam się dostać. O właśnie, mogę się uleczyć, rzeczywiście, to jest... Ja w ogóle nie zwracam na to uwagi, idę na żywioł, co tam leczenie? Boli mnie strasznie ostatnio ramię, chyba sobie trochę nadwyrężyłem przy wyciskaniu. I będę musiał więcej wyciskać, żeby to naprawić. Dobra, to idziemy do wielkiego kamertonu w takim razie. Który już został uderzony, ale jeszcze raz. Sprawdziłem sobie winyla Diablo 2, nie wiem czy go zamówię, na razie czekam jeszcze na winyla Heroes of Might and Magic 3. Możliwe, że uda mi się załatwić tak psim swędem, z jedną sztukę jeszcze, bo przyjaciele z fundacji Game Music wydali przepiękny, absolutnie przepiękny winyl właśnie z muzyką z Heroesów i istnieje szansa, że uda mi się go zdobyć. Będę bardzo content, jeśli do tego dojdzie. Rakietowy Marianie, nie wczoraj... Oj, padł. Sekundę, muszę wymienić baterię, zaraz wracam. Znaczy za moment. Taylor Hawkins był bardzo dobrym... Znaczy ja nigdy nie byłem jakimś przesadnym fanem Foo Fighters. Bardzo doceniałem ich koncerty, bo grali niezwykle żywiołowe koncerty. Ale, no strasznie smutne, no bo młody chłopak i nie wiadomo jaka tam przyczyna, prawda? Przynajmniej nie sprawdzałem dokładnie. I to jest bolesne, że tak młoda osoba z tego US padał udział w trakcie trasy koncertowej, tak? Oni byli chyba w Kolumbii na trasie koncertowej. Pojawiły się od razu oczywiście pogłoski, że to z powodu zażycia jakichś tam środków złych. Raz, czybym źle włożył baterię? Jeszcze raz. Coś pomieszałem? No, oczywiście na odwrót. Pośpiesznie wkładałem i już. Możemy się ruszać. Dobry wieczór na loże. Teraz złote drzwi. No dobrze, sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie coś z tymi złotymi drzwiami zrobić. Ale najpierw pójdziemy do ogniska. Światło z monitora daje mi taki trupi wygląd. Dobrze, otwórzmy. Wow. Co tutaj się dzieje w ogóle? Gdzie my jesteśmy? O, jaka muzyka. Super muzyka. Rakietowy Marian mieli znakomity warsztat, to im trzeba przyznać. Ja pamiętam, na swoich koncertach grali utwory i Rushów, i Yesów. I wiem, że Taylor Hawkins to był taki przyjaciel z dzieciństwa wokalisty Yesów, czyli... Boże, jak się ten nowy wokalista nazywa? John Davidson. Doskonała informacja. Trzy jakiej rzeczy. Pewnie te trzy, które tutaj mam na tym ekranie. Bardzo sprawni muzycy, no i teraz no już Foo Fighters raczej nie będzie. Chyba. Jak to wygląda. Jak to wygląda, przeurocza. Cóż za konstrukcja. Tu ja muszę czerwony położyć tryb, czyli muszę znaleźć teraz w świecie tryb. Zębatka, nie wiem jak to nazwać, heksagon. Czyli czerwony, zielony i tu będzie niebieski? Nie.
ciebie. Och, jak ja jestem przewidujący. Jaki ja jestem. RGB. RGB. No dobrze. Idziemy dalej. Ale bardzo ładnie to wygląda. Teraz gdzie ja... O, kartka z instrukcji. Okej. Zobaczmy. Cóż mamy na tej kartce? To jest właśnie to. Przytrzymaj A przez 3 sekundy, aby się pomodlić. To super. Jak mógłbym wiedzieć o tym wcześniej? Nie wiem. A to było potrzebne wcześniej. Przecież ta wiedza była wcześniej potrzebna. Dobra, tutaj mamy skrót. Odpalmy go. Gdzie teraz biegniemy? Tutaj nic nie zrobię. Czy ten szyfr, to pismo jest możliwe do odszyfrowania? Czytałem wywiad z autorem, bardzo ciekawy zresztą. Może uda mi się go jakoś wam wkleić, moment. Albo powiem, na której jest stronie, zaraz, sekunda. Jest na stronie GameRant.com i autor się nazywa Andrew... Boże. Andrew Schuldice. Trudne nazwisko do wypowiedzenia. I... Witaj, Ojzajaszu Goldbergu. Gdzieś już złamali ten kod. O. Mister Nawiedzony. Dziękuję Sewerynie za dołączenie do subskrybentów. Właśnie, archiwum live'ów. Jakbyś teraz zerknął na stronę, to większość dawnych transmisji zostało nie tyle usuniętych, co jest niewidocznych i dostępna jest, na przykład cała transmisja z Elden Ringa jest dostępna tylko jako lista odtwarzania. Nie są widoczne. Więc, a ja tu już byłem przecież. Dobra, to gdzie ja teraz muszę iść? Dobra, nie wiem, czy nie powinien się pomodlić tam przed tymi trzema ludkami na dole. Pobiegnijmy. Wyspa lisów, bite lisów. Poza tym, czy ja wiem, czy to zaśmieca kanał? Ja staram się wszystko porządkować i są listy odtwarzania. Będę stare transmisje właśnie wrzucał też w listę odtwarzania, żeby to było bardziej czytelne, natomiast osobnego kanału, czy przy moich zasięgach osobny kanał to byłoby, wydaje mi się, samobójstwo. Na osobne kanały to mogą sobie pozwolić kanały, które już mają mnóstwo widzów. Może sobie Archon pozwolić na osobne kanały, na drugiego Archona i tak dalej. Rock sobie może pozwolić na coś takiego. Ja nie wiem. Jakbym miał 100 tysięcy widzów, to wtedy pewnie mógłbym z taką informacją dotrzeć. Słuchajcie, jest osobny kanał z archiwami i tam możecie zobaczyć wszystkie dawne dokumenty. To tylko kwestia czasu, Jacku. Pytanie, jak długiego czasu? Wszystko może być kwestią czasu. Jak powiadał Kiefer Simak, znakomity amerykański pisarz, w swojej powieści, czas jest najprostszą rzeczą. Zresztą bardzo polecam, jeśli lubicie opowieści o podróżach w czasie, to Kiefer Simak i czas jest najprostszą rzeczą, to jest coś, co powinno wam się spodobać. Ja bardzo lubię podróże w czasie i opowieści o nich. Idź do posągu lisicy w lesie. O, to jest ten mocniejszy, dobrze. Już zginął. Nie, do bibliotekarza nie będę podchodził, to nie ma sensu zupełnie. Jaki to ma sens, żebym ja podchodził do bibliotekarza, bym zginął. Widzieliście, ja mu zabrałem 1/20 zdrowia. Teraz podejrzewam, że zabrałbym mu 1/10, no. Może 1/8.
Sceptik, oczywiście, że polecamy. Bardzo polecamy. To jest trzecia, druga transmisja w tym dniu. Trzecia w ciągu dwóch dni. Nie mogę powiedzieć, że to jest gra, która mi się nie podoba. Wręcz przeciwnie, bardzo mi się podoba. Ja nie ukończyłem Ozajaszu, Elden Ringa. Będę to robić w swoim rytmie i czasie. Andrzej gra u siebie na komputerze. Tak jakieś eksperymenty robi. Mam nadzieję, że jego kanał też ruszy niedługo. Dobra, muszę opatrzeć na mapę. Co ja mogę teraz robić? Tutaj rzeczywiście była modlitwa do tego posągu. Tylko gdzie on jest? Chyba... Czy to może być dowolny posąg lisicy? Bo to może być dowolny posąg. To zaraz się tam przeniosę w takim razie. Dobra, zaraz tam pójdę. Już mknę, znam przejścia i skróty, jak... Dobra, tutaj jestem. No i co, moi drodzy, chcecie zginąć? Po co wam? Mogę też pójść na cmentarz. Na cmentarzu jest wesoło. Tutaj co jest? Leśna forteca. Obelisk w lesie na początku gry? Nie, chyba nie. Stasiaju, dziękuję za subskrypcję. Zaraz, gdzie jestem? Popatrzmy na mapę, bo już trochę się... Przewijmy instrukcję i zobaczmy, co tutaj mamy. Dobra, tutaj już byliśmy, teraz jesteśmy tutaj. Do wschodniego lasu. No rzeczywiście, tu jest obelisk, którego nie tykałem jeszcze. Tak mi się wydaje. Dobrze, to biegnijmy. O, i tam jest skrzynka, którą chcę. To jest skrzynka, w której pokładam duże nadzieje. Zaraz przejdźmy do niej. Droga skrzynko, co skrywasz w sobie? Mam nadzieję, że nie skrobię. O, fragment, czybym miał już... Tak, mam kolejną miksturę. Mam kolejną miksturę, czyli już mam chyba 5 mikstur. O, i dopiero teraz zobaczyłem, ile osób obserwuję. 75 na Twitchu. Bardzo miło. Czyli mamy prawie 160 obserwujących w sumie. Dziękuję serdecznie. Dobra. I schodzimy. I mkniemy chyżo na naszych lisich skrzydłach do obelisku, który jest na dole. Prawdopodobnie. Zaraz. Nie tędy, tędy. Dobrze idę. O, tutaj jest skrzynka, której nie otworzyłem. Ha! Co chwilę skrzynki. Tak, tutaj. Modli. I teleportem. Witam, Bajero. Wow, co to jest? Instrukcja. Spis treści. O, jak miło. Historia. Popatrzcie na to brzydkie on. Oj, Boże, widzę to on i czuję ból zębów. Straszne. I tutaj si i ci, okropne. Ukryte sekrety strony z notatkami. No dobrze. Dawno, dawno temu. Cywilizacja, moc przezwyciężenia śmierci. To wam przetłumaczę już. Dawno, dawno temu.
Cywilizacja inteligentnych lisów weszła w najwyższe stadium rozwoju. Potrafili rozszczepiać atom, potrafili tworzyć wspaniałe konstrukcje z drewna i stali, jednak nie potrafili przezwyciężyć śmierci. Jednak ich wielka bogini o imieniu Alutres poznała tę moc, zaś lisy postanowiły ją odzyskać. Moc przezwyciężenia śmierci, tak to brzmi. Tak. No dobrze. Czyli mogę coś zrobić? Nie, tutaj nie mogę przejść dalej. Chyba, że... No nie, nie ma tutaj możliwości żadnego poruszania się. O Zajaszu Goldbergu, to jest pytanie z gatunku, jaki jest sens życia? Tutaj nasz lis odkrywa się na wyspie bezludnej i dojrzewa w swym lisim ciele, przeżywając rozmaite przygody, walcząc z potworami, zdobywając broń, umiejętności, magiczne zdolności, pokonując bossów i dążąc ku celowi, który na razie jest nieznany. Zapewne musi zdobyć moc przezwyciężenia śmierci. Dobrze, tutaj jest, w ogóle to jest miejsce, gdzie się gra zaczyna. W tym miejscu się zaczyna gra. Na tej oto plaży lis się budzi i marzy o tym, że się w słonku dzisiaj smaży. Przepraszam za te straszne rymy. Ale muszę jakoś zabawiać szanowną publiczność. Obiecuję, że kiedy gram sam, to nie tworzę takich okropnych dzieł. To wszystko dla was. Neighborhood Rock, witaj, drogi szopie po sąsiedzku. No dobrze. O, tu jest strona, której jeszcze... W wersji, jak grałem na Xboxa, to ją znalazłem, więc muszę jakoś się tam dostać. I to chyba zrobię, idąc sobie tędy. I później schodząc dziwnymi trasami. O, dobrze. Zaraz. Albo i źle. Jak ja się tu mogę dostać? A, tu jest drabina po prostu. Brawo! Teraz, czy nie ma drabiny? Nie, to jest skrzynka. Wyglądała jak drabina. Czyli tu jest skrzynka. No dobrze. Biegniemy sobie tutaj. I... O, tu jest jakieś... Obelisk, którego na razie dojścia nie mam. I tutaj jest drabina, właśnie, tutaj jest drabina. I tu są drzwi, które, nie wiem, pomodlę się przed nimi. Nie wiem, czy to otworzy je, ale chyba nie. I tą drabiną zejdę w dół. Tam jest przejście na cmentarz, właśnie. Tutaj jest skrzynka, którą już otworzyłem. Tu jest strona, do której nie mam dostępu. Też zaraz, może mam do tego obelisku jakiś, nie. Jak tu się... Jak... A, do środka trzeba wejść. Tomasie, dziękuję serdecznie za to, że uwielbiasz moje transmisje. Tutaj chyba nie jestem w stanie nic zrobić. Pomódlmy się. Padł jeden boss, ogrodowy. Odpowiadam Hubertowi. No dobra. Bête Noire, tak, znaczy inaczej. O samej ekipie nie słyszałem, natomiast słyszałem o ich twórczości. Dobra, nie wiem, jak tutaj powinienem zejść. Szukam jakiegoś przejścia i nie mogę znaleźć. Dobra, i biegnę jeszcze raz. Bo jakoś musiałem tam pójść, prawda? Więc... Po tym mostku może.
No dobra, spróbujmy coś wymyślić. A to jest domek, w którym zdobyłem swoją pierwszą broń, czyli kijka. Pewnie też ma jakąś tajemnicę ukrytą, ale już jej nie będę starał się. Od drugiego mostu, czyli muszę iść teraz w lewo. W tę stronę muszę iść, Pawzawie. Tutaj? Chyba tak. No dobrze. Spróbujmy pokonać tych strasznych przeciwników. O, już sobie całkiem dobrze z nimi radzę. O, i utopiłem przed... Tego też utopię. Straszny ze mnie utopiec. Dobrze. Na drugą stronę rzeki. Jak to najszybciej zrobić? No właśnie, tędy oczywiście. No już gin, gin. Ja teraz już jestem tak wzmocniony, że przebijam się przez przeciwników niczym potężna struga wody. Dzień dobry, Arturze. Ozajaszu, tak, wierzę w powodzenie tego projektu. Ba! Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to ktoś z rebelów, z buntowniczych wilków pojawi się u mnie w podcaście. I to może w najbliższym tygodniu. Więc trzymajcie kciuki, bo bym chciał chętnie z nimi porozmawiać na różne tematy. Dobra, tu jest hak. Kubo, w ogóle mi nie brakowało większej liczby... Oj, nie miałem się z nim bić, niechcący. W ogóle mi nie brakowało większej liczby podziemi z tego powodu, że tych podziemi, czyli z tych sanktuariów, takich mniejszych, było ze 100. Więc było ich mnóstwo. No właśnie, i tędy się przechodzi tutaj, oczywiście, za wodospadem. Bo tak, to jest gra, która powinna się nazywać Za wodospadem. A w ogóle wiecie, jak się ta gra naprawdę nazywa? Ona się nie nazywa Tunic. Ona się nazywa, zaraz wam powiem jak. Momencik, ona się nazywa Secret Legend. Tak się nazywa exe do tej gry. Secret Legend. Nie Tunic, tylko Secret Legend. Nie wiem, czemu swoją drogą autor nazwał Tunic, bo tutaj żadnej tuniki nie ma, chyba że to imię bohatera głównego. Dobrze, Spirit... Spirit i Szafirach? Nie rozumiem. Dobra. Co to jest w ogóle za miejsce? Donut świata. Forteca wschodniej krypty. Zniszczony atol. No to na atolu już byłem. Czyli co, teraz iść do fortecy wschodniej krypty? No dobrze. To otwórzmy jeszcze tę skrzynkę. Pieniążek! Bardzo dobrze. Ile mam pieniążków? Jeszcze jeden i dostanę kolejne miejsce na kartki. Teraz, czy tędy przejdę jakoś? Nie, nie mogę przejść. Dziękuję, Robercie. Tak usłyszałem już kilkukrotnie, przyjmuję to za dobrą monetę, że wiele osób przychodzi na te transmisje nie po to, żeby pooglądać gry, bo gry są akurat, dane gry są dla nich nudne, ale po to, żeby posłuchać różnych opowieści dziwnej treści. Więc tym bardziej dziękuję. Ojej, schowajmy się. Bo zaraz, gdzie jest ta forteca? Muszę chyba pójść tutaj, do wschodniego lasu. Tak mniemam. Do wschodniego lasu. Czy tutaj pod mostem? Tam iść tutaj. Gdzie jestem teraz? O,
O, dziękuję, Aminohe. Dzięki serdecznie. No, jak będę grać w Returnala, to niestety to się zmieni, bo wtedy będę mniej mówił, bo będę bardzo, bardzo skupiony na akcji. Tam jest... O, tutaj też nie byłem. Okej. Dobrze. Czyli lepiej tu nie wchodzić, tak? Tu mogę zginąć. No bo jakiś potwór tutaj jest. Dobrze. Jest na pewno... Ten potwór, czyli wieżyczka. Czy ja tam dorzucę? Ach, nie dorzuciłem. Oj. Dobra, jedna wieżyczka padła. Ja już jestem dosyć mocny. Sądzę, że... Jeżeli no dobrze, to sprawdzę, znaczy teraz jak widzisz gram na PC-cie, więc nie sprawdzę tego zaproszenia obecnie. Ale później sprawdzę i dam znać. To będziemy mogli, nie wiem, tylko wiesz, my musimy się jeszcze zgrać czasowo, nie? Jak w ogóle, jak u ciebie przejście Returnala? To jest pytanie ważne. Na razie poszło. Co tu mamy? Klepsydra! Lechu, mój rekord w tureckim stawaniu to 44 na prawą i niestety tylko 36 na lewą. Więc... Słabo. Ale pracuję nad tym, żeby było lepiej. No to super, to super, to sobie poradzimy. Oj tam, Jerzyno, co tam? Luzik. Jestem normalnym człowiekiem. Tylko nie wiem właśnie jak na PlayStation, bo tak, PlayStation pewnie podłączę tutaj. I będzie szło przez Elgato. Tylko nie wiem jak z dźwiękiem, na przykład twoim głosem. Rakietowy Marianie, TGU, wygooglaj sobie, albo zobacz na YouTubie, to jest jedno z najlepszych ćwiczeń ogólnorozwojowych, jakie istnieje. Bo wzmacnia w zasadzie każdy słaby punkt twojego ciała. Ponieważ w tym ćwiczeniu poruszasz w zasadzie no całym swoim ciałem, tak? Biorą udział nogi, korpus, ręce. Wszystko w odpowiednim rytmie i w odpowiednim czasie się porusza i to jest ćwiczenie, które naprawdę, że tak powiem, wyrównuje twoje słabości. Jeśli jakiś element twojej fizyczności jest słaby, to dzięki tureckiemu wstawaniu będziesz mógł go wzmocnić i wyrównać. Ten malunek na ścianie to sekret, tak, tylko nie wiem jak go otworzyć, tym jest problem. Rakietowy Marianie, niekoniecznie, że będzie z ciebie miód wyciekał, niezależnie jak się prowadzisz, natomiast jeśli będziesz codziennie wykonywać dziesięć tureckich wstawań, to ci na pewno to nie zaszkodzi, a sądzę, że może poprawić twoją ogólną kondycję, budowę, siłę. No dobrze. Gdzie mam iść? Czy tutaj mam iść, czy gdzieś indziej mam iść? Zaraz, nie mogę stąd. A, tu jest przecież ten. Ojejku. Czasami zupełnie nie widzę tych tajnych przejść. Tam jest atol, tak? Do atolu. Posąg lisicy i w prawo od niego, dobrze. Czyli w prawo, czyli tam, gdzie chciałem iść, czyli do wschodniego lasu. Bardzo dobrze. Biegniemy do posągu. Już 1000 wiadomości w tej transmisji. O, i rośnie liczba widzów. Jakże miło. Witajcie wszyscy nowi widzowie, których widzę. Nomen omen, że się pojawiacie. Bo mam licznik, taki jestem sprytny.
Secret Manie wiem, że mogę wykorzystać monety, już 3 wykorzystałem i dostałem miejsce na kolejną kartkę. Tylko potrzebuję jeszcze jednej monety, żeby to zrobić. Witaj Goteku 12. Czyli dobra, idę tutaj do lasu. Moi drodzy, tutaj jest tak piękne światło, że najchętniej bym nic nie robił, tylko sobie stał i patrzył. Jest obelisk. Pomódlmy się do niego. Cześć, kredensie. No tak, to no, ta gra na całe szczęście jest w Game Passie. Rozumiem, że tutaj sobie posąg lisicy odpalę. I powinienem się przy nim pomodlić też, czy nie? Nie, to nic mi nie daje. Czy mogę coś wzmocnić? Mogę eliksiry sobie poprawić, ale wolałbym poprawić sobie siłę, więc poczekam. Znaczy, moc ataku. Tak, ta gra jest w Game Passie i na PC-cie, jak ta wersja, którą gram, i na Xboxie. Zajmuje 2,6 GB. Były już chyba 4 aktualizacje. Gra jest dosyć często łatana, nie wiem czemu. Dobra, wrzućmy monetki sobie. Pierwsza monetka. I druga monetka. Wiadomo, czy będzie na PlayStation 5? Nie wiadomo. Sądzę, że prędzej czy później tak, bo nie czytałem nigdzie, że to ma być pełna wyłączność. Zresztą Xbox, znaczy Microsoft będzie, jak sądzę, iść w pełną wyłączność na niektórych największych tytułach. Tak więc sądzę, że Starfield może być na pełną wyłączność. Elder Scrolls 6 może być na pełną wyłączność. Natomiast takie mniejsze gry niezależne, wydaje mi się, że będzie wydawać także na innych platformach. Dobrze, pomódlmy się tutaj. No. A Menochi, możesz zwykłym ciężarkiem? Możesz, ja hantlą robiłem też. Możesz nawet sztangą. Kiedyś robiłem sztangą, tylko to wtedy jest to oczywiście trudniej, bo wiesz, jak trzymasz sztangę, to musisz ją dobrze chwycić. Dodatkowo wszystkie twoje mięśnie, które balansują twoją postawę, pracują bardziej. I sztangą samą, to znaczy miałem sztangę i chyba 2 piątki, czyli 30 wyciskałem. To było naprawdę taka walka o utrzymanie równowagi, tak? Bo sztanga jest dosyć długa, trzeba ją w odpowiednim miejscu chwycić, wycisnąć nad głowę i cały czas trzymać w tym miejscu. W ogóle, kiedy się uczysz tureckiego wstawania, to robisz to bez żadnego ciężaru. Robisz to po prostu, powtarzasz sekwencję ruchów i to po wielokroć, żeby ona już weszła ci do głowy. Później, jak zaczynasz ćwiczyć, to bierzesz chociażby pustą plastikową butelkę. Doskonałym ćwiczeniem usprawniającym tę sekwencję ruchów jest ćwiczenie z butem. Bierzesz buta, znaczy też kapcia, mam kapcia, pięknego kapcia, i kładziesz go sobie tak i wstajesz z kapciem, tak żeby nie spadł. Więc cały czas twoje ciało musi być spięte i kompensujące ewentualne wahnięcia. To jest bardzo ważne, więc nie musisz na początku w ogóle żadnego ciężaru, więc wręcz jest zalecane, żeby nie robić tego z ciężarem. Chaya One, cieszę się. Ozajaszu, ja ćwiczę regularnie. Codziennie staram się robić martwe ciągi. Mam tam ketle takie 2, w sumie prawie 100 kilo i robię sobie tak, nie wiem, po 15 powtórzeń. Robię przysiady, no i ketlami wymachy codziennie, już to wielokrotnie mówiłem, ale powtórzę raz jeszcze. Jest taka rutyna, taki zestaw ćwiczeń, które się nazywają Simple and Sinista. I to jest dla mnie, ja to robię codziennie. W miesiącu może 2-3 dni są, kiedy tego nie robię. Jak na przykład gdzieś wyjeżdżam i nie mogę ketli wziąć z sobą.
Na czym to polega? W Simple and Sinister wykonuje się dwa ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to jest swing, czyli wymach ketlem, jednorącz. Drugie ćwiczenie to jest tureckie wstawanie. Najpierw robimy wymach lewą, trzymając ketla w lewej ręce 10 razy, później 10 razy w prawej. No i tak robimy, aż w sumie zrobimy 100 wymachów, czyli po 50 na rękę. Minuta odpoczynku jest, po czym przystępujemy do tureckiego wstawania. Najpierw na lewą rękę jedno powtórzenie, później na prawą rękę jedno powtórzenie. I tak znowu idziemy do 10 powtórzeń w sumie, czyli po 5 na rękę. Naszym celem jest się zmieścić w 16 minutach mniej więcej. I to jest coś, co robię codziennie. Codziennie i w tej chwili tak już bardzo zaprzyjaźniam się z ciężarem 28. Będę przechodzić na ciągłe, od kwietnia przechodzę na 32, pewnie od czerwca na 36 kilo. Może uda mi się przejść na 40, chociaż to już będzie duże wyzwanie, bo utrzymanie ketla 40 w jednej ręce przy wymachach to nie jest łatwa sprawa. Trzeba jednak używać talku. A jak się używa talku, to się robią na dłoniach odciski bardzo takie często zrywające się. Ja mam gumy oporowe, ale biorę z sobą na wyjazdy ketle. Znaczy, jak jadę samochodem, zawsze mam ketla w samochodzie. 24 taką idealną. Witaj, Larry. Tysiąc powtórzeń w 15 minut? Nie. Natomiast jest jeszcze bardzo inne, ciekawe ćwiczenie, którym są tylko wymachy. I to się nazywa... Jak to się nazywa? Witaj Barteku K96. T10 tysięcy to się chyba nazywa. I w tym ćwiczeniu robimy tylko wymachy. I 24. Zaczyna się to od tego, że jest oczywiście rozłożone na, nie wiem, na miesiąc. Najpierw robimy 10 powtórzeń, później 15, 25, 50. Co daje nam 100 powtórzeń, 100 wymachów. Pomiędzy seriami wymachów robimy dodatkowe ćwiczenia, jak na przykład martwy ciąg, jak na przykład przysiady z obciążeniem. Robimy takich 100 wymachów, odpoczywamy 2-3 minutki i robimy kolejne 100. Później kolejne 100. I zgadliście, kolejne 100. Jakby tego było mało, kolejne 100. Czyli robimy 500 w jednym takim ciągu. I mierzymy sobie też czas, ile nam to zajmuje ostatecznie. Ja zaczynałem od 50 minut, skończyłem na 25. I robimy tego w sumie 10, znaczy jak robimy 500, to robimy tego w ciągu 20 dni w sumie 10 tysięcy wymachów. Siła uchwytu rośnie niepomiernie. A siła uchwytu jest to bardzo ważny element ogólnie życia. Bardzo dobrze jest mieć silny chwyt. Więc ogólnie jak ktoś już dużo macha ketlami, to bardzo polecam te 1000. Ja zrobiłem to w swoim życiu dwukrotnie, niezapomniane przeżycie. Pewnie w maju, czerwcu zacznę ponownie. Witaj Prajapie 84. Panie czekolady. Tak, miałem. Miałem ogólnie, nie wchodząc w szczegóły, miałem takie okresy w swoim życiu, nie chcę nadużywać słów dużych, o takiej mocnej chandry, nie chcę tutaj mówić, że jakaś depresja, ale byłem mocno zdołowany. I wtedy nic mi się nie chciało w ogóle. Najchętniej bym spał i nic nie robił. Natomiast wydaje mi się, że to dzięki grom też z tego wyszedłem ogólnie i dzięki szukaniu sobie zajęcia i stukaniu się w głowę, że nie mogę się poddać czemuś takiemu, że to jest jakiś robak, który mi zżera umysł i muszę z nim walczyć i jakoś się udało z tego stanu wyjść. Natomiast jeśli chodzi o takie niepowodowany jakimiś dziwnymi nastrojami stan niechęci do gier, to miałem w wieku lat 13, 14, 15, kiedy marzyłem o własnym komputerze, ale go nie miałem i myślałem sobie, że nigdy go nie będę miał. Wiecie, to była komuna, wtedy trudno o dostęp do komputerów. I wtedy zacząłem ćwiczyć judo i robić inne rzeczy, więc
Witaj, Gruszkowy 93. A teraz wróćmy już do gry. Koniec. Tak straszna dygresja. O Zajaszu, ja właśnie przed chwilą o swingu mówiłem. Mówiłem właśnie to, co opowiadałem, to był swing. A teraz podnieśmy sobie stronę z instrukcji. O, ciekawe. Druga, szósta strona instrukcji. Niezbędny w leśnej świątyni, skradziony i uniesiony w niebiosa, zamknięty w korzeniu świata, a na drugiej stronie wciąż ta sama bitwa toczona niezliczoną liczbę razy. Co tu jeszcze mam napisane? Spadkobierca, spadkobiercy. Przy okazji bardzo ciekawe słówko angielskie, które się nazywa e. I nie powietrze, nie air, tylko heir. E. E to the throne, czyli spadkobierca tronu. I no, to, ale wymawia się dokładnie tak samo jak powietrze. Tak, instrukcje w tej grze są mistrzostwami świata. O, tu jest pan sprzedawca. Drogi panie sprzedawco, co pan jest mi w stanie zaoferować? Liczę na dobre ceny. Tutaj pewnie 1000, tak? No to nie. No nie stać mnie. Moneta jest za 999. Nie wiem, do czego to służy za 90, ale też nie kupię, bo liczę na wzmocnienie swoich cech bardziej niż na przedmioty. Jak na razie podczas tej sesji tylko jeden zgon. Zakładam, że związany jest z tym, że więcej gadam niż gram. Instrukcje w tej grze, już podczas poprzedniej transmisji zwróciliśmy uwagę, że mapki niezwykle przypominają swoim wyglądem grę Fairlight z 84 bodajże roku na ZX Spectrum, później także na Commodore 64 i na Amstrada. Fairlight to jest historia gier. Moim zdaniem każdy powinien Fairlight, jeśli nie zagrać, to zobaczyć i pomyśleć sobie, że to był rok, to był początek lat 80. i udało się stworzyć coś tak niezwykłego jak ta gra właśnie. Tunic w pewnym sensie Fairlight przypomina, czy to rzutem kamery, czy właśnie tym, jak prezentowane są mapy. SecretMania.pl, no to masz niesamowite wrażenia. Pamiętam, czytałem swego czasu opowieść, która taka trochę chwyta za serce młodego człowieka, który ze swoim tatą grał w jakąś grę chyba na Xboxie, pierwszym jeszcze. I tata tego człowieka chyba w dość młodym wieku, tam 40 kilku lat, odszedł z tego świata. I no ten chłopiec, kilkunastoletni chłopiec, któremu umiera ojciec, to jest, mogę się tylko domyślać, chociaż mój najbliski przyjaciel miał taką sytuację, to jest tragedia nie do opisania. I pewnego dnia ten chłopiec znalazł grę, w którą razem grał ze swoim ojcem i znalazł ducha swojego ojca, zapis jego przejazdu. I od tej pory ścigał się cały czas. Nie, to jest... Kto mówi, że duchy nie istnieją? Istnieją, sami je tworzymy. Ale się sentymentalnie zrobiło. Co to jest? To jest pająk jakiś, tak? Gin, pająku. Moja latarnia wydaje się działać niezwykle słabo. Jacku, współczuję serdecznie, to jest... Nie wyobrażam sobie, co przeżywałeś po prostu. Ale domyślam się, że to było straszne. Zresztą widziałem, co przeżywał mój przyjaciel i... No, dobra. Pokonuję. Mam wrażenie, że... Jestem tutaj trochę za mocny jak na ten etap. Nie wiem, czy zaraz nie wypluję tych słów i się nie okaże, że będzie jakiś przeciwnik, który mnie zmasakruje. O, Amenochi, współczuję bardzo. No, ja mam to szczęście, że moi rodzice kochani jeszcze żyją.
jak już mówiłem, mają po 83 lata, bo oboje są sprzed wojny, z 39. I oby żyli jak najdłużej. Gdzie to ja jestem? Co ja tu robię? Przecież mam mapę tego! Ja mam mapę! Zaraz. Boże, jaka ta gra jest dobra! Mapa. To jest kanały pod ziemią. Forteca. Czy to jest to? Nie. Wiem. Czy to jest to? Tu są pająki. Chyba, że to jest to. To jest to! Okej. Marcinie, tak jest rzeczywiście, jak mówisz, że... odpowiedzialność za osoby, które są od ciebie zależne, sprawiają, że... Dendysie, witam serdecznie. Znaczy, inaczej, zależność tych osób od ciebie sprawia, że rośnie u ciebie też taki poziom zastanawiania się, odpowiedzialności, zastanawiania się nad tym, co może nastąpić, jakby ciebie nie było. I przez to stajesz się też ostrożniejszy, chociażby w takich trywialnych sprawach jak jazda samochodem. Przynajmniej u niektórych osób tak jest. Oj. No, pająki, co? Przecież ja was pokonuję na dwa strzały. Oj, aleś mnie uderzył, strasznie pająku. Teraz czuję tak pewnie, że pewnie podszedłbym do tego bossa głównego i zginąłbym teraz. Czy za wodospadem coś jest? Oczywiście, że za wodospadem coś jest. Za wodospadem jest kolejna karta, która nie wiem co robi, ale zaraz zerknę do instrukcji. W Zabie, czy tym ostatnim bossem jest bibliotekarz? Bo rozumiem, że nie. Że bibliotekarz jest tylko wstępem do zabawy z głównym przeciwnikiem. Mój Boże, ile osób już jest? Ponad 200 osób na transmisji. Bardzo dziękuję. Witam wszystkich, raz jeszcze, wszystkich, których jeszcze do tej pory nie powitałem. Witam teraz. To jest chyba wieżyczka. Nie mogę do niej się przeteleportować. Zobaczmy na mapę. Okej. No to idźmy dalej. Ozajaszu, ja ci odpowiem. Znaczy, nie wiem, jak jest u Roka, mogę się domyślać. Wydaje mi się, że Rok jest na takim poziomie już rozpoznawalności i tego, że on generuje mnóstwo przychodów przez swoje transmisje, przez swoje różnorakie biznesy i jest, że tak powiem, na takim etapie swojego życia, że nie musi się przejmować szczególnie o pieniądze. Sądzę, że Borys jest też na takim etapie. Sądzę, że ja w zasadzie też jestem na takim etapie. W porównaniu do dużej liczby osób, ja harowałem jak wół przez 20 lat. Dalej pracuję, nie tak, bo praca moim zdaniem uszlachetnia i na przykład bardzo lubię pracować fizycznie. Natomiast nie jest tak, że muszę pracować od 8 tam do 17, powiedzmy, czy tam 8 do 16. Mam już pewną poduszkę, powiedzmy, taką bezpieczeństwa. Dzięki temu mogę się poświęcić swoim rozmaitym hobby, których mam mnóstwo. I ja na przykład dlatego mogę transmitować. Ja na przykład nie zarabiam za bardzo na transmisjach, natomiast sądzę, że dla Roka i Borysa to jest bardzo ważna część ich
comiesięcznych dochodów i jak widzę, ile ja generuję z Twitcha, z subskrypcji, jak sobie pomyślę, ile rok generuję, no to jest coś, że można spokojnie sobie żyć. Można spokojnie żyć. I bardzo dobrze. Dochodził do tego przez wiele lat i życzę mu jak najlepiej. Więc to jest ich praca. Dla mnie to jest hobby. Może się stanie pracą, tego nie wiem, bo coraz częściej transmituję, ale zobaczymy. Dobra, co to jest? Nie wiem. O! Wow! Jakie fajne! Tego jeszcze nie miałem. Wledanie, ja staram się spać co najmniej 8 godzin. Robię często drzemki w środku dnia. Takie, wiecie, takie drzemki. Za mną jest mata do ćwiczeń. Ja po prostu się kładę na tej macie i na pół godzinki na sztywnym podłożu, na plecach sobie leżę i zasypiam, tak? I po pół godziny wstaję i jestem wzmocniony. Kłongu.pl, witam. Dobra. Zapaliło się światło, które rozświetliło mi tutaj coś, ale nie wiem co. Ride alert? A był jakiś rajd tutaj? Bo nawet nie zauważyłem. Bo liczba widzów się nie zmieniła. Przynajmniej nie widzę, żeby liczba widzów się zmieniła. Cieniawski, mnie Death is Door nie tyle rozczarowała, co spodziewałem się czegoś więcej. Natomiast bardziej mi odpowiada, jeśli chodzi o konstrukcję świata, Tunic zdecydowanie. Graficznie Death's Door jest bardzo ciekawy, bo jeśli ktoś lubi taką stylizację studia Ghibli, no to poczuje się w Death's Door fenomenalnie. Natomiast sama konstrukcja świata, zagadki, muzyka, tutaj Tunic wygrywa dla mnie bezapelacyjnie. W ogóle nie ma w ogóle o czym mówić. Nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, co robię. Jeszcze raz zobaczmy. Okej. Okay. O, idę do tego. Idę w dobrą stronę. O, to dziękuję. Dziękuję, Kłongu. Serdecznie dziękuję, ale nie zauważyłem tego. Jako, że gram cały czas, nie mam włączonego Twitcha, więc nie zauważyłem. Ale serdecznie ci dziękuję. Doceniam wsparcie. O, odspuszczam teraz linę i mam skrót. Kiedyś powinna powstać gra o skrótach. Tworzenie skrótów różnych. Rzodkiewka kolejna, nie wiem, co ona daje. Kłongu, jakbyś mógł mi powiedzieć, bo ja, wiesz, moja znajomość Twitcha jest niewielka. I czasami miałem coś takiego, że się pojawiał jak Hype Train, tak? Oraz... No i wiem, że są rajdy, tak? Że można wysłać swoich widzów na wsparcie jakiegoś zaprzyjaźnionego kanału. Co zapewne zrobimy po zakończeniu tej transmisji, zerkniemy. Tylko nie wiem, jak to zrobić. Jakby ktoś mógł powiedzieć, jak to zrobić. Anastazjo, witaj! Jakże miło cię widzieć! Led Queen, Anastazja Pazura. Witam serdecznie. To jest... znakomita, nie wiem, czy mogę powiedzieć, malarka, artystka, z którą będziemy wspólnie grać w Cthulhu we wtorek u Dreda. I Anastazja przygotowała nasze przepiękne portrety, ale się będzie działo. Będziemy w Zew Cthulhu w Lwowie w 1921 roku grać. Kłongu, dobrze, to ustawię. Może nie w tej transmisji, ale później popatrzę jeszcze i poustawiam takie rzeczy. Weldanie, dziękuję za subskrypcję. Wchodzisz na swoim live, na live kogoś innego. No właśnie, Led Queen, przepraszam, no nie było lekcji historii, ale poleciłem ci lektury. Mam nadzieję, że czytałaś i dzięki temu zdobyłaś wiedzę jakąś. Ja też sobie muszę przypomnieć jeszcze sporo. Tutaj widzę jakiegoś pana.
A poza tym Anastazja koniecznie w to zagra. Jest fantastyczna gra. Fantastyczna. Bardzo się cieszę, Majko, że ci Xenonauci się spodobali. W ogóle to jest taki ładny tytuł, że można by go wykorzystać w jakichś grach słów. Xenonauts. Zagraj koniecznie. Bo ta gra jest przeurocza, no po prostu jest przeurocza. Okej, okay, czyli Slash, Ride i Nick prowadzącego transmisję, znaczy... Nick prowadzącego transmisję na tym kanale, na który chce wejść, rozumiem, jeśli dobrze rozumiem, tak? Kłongu, serdecznie dziękuję. To skorzystam z twojej wiedzy. Już kapitan Nox bardzo im pomógł. Nie wiem, czy jest, ale bardzo im pomógł ze swoimi informacjami. I bardzo dziękuję za chęć pomocy. Doceniam. I skorzystam, na pewno. Dobra, tutaj mamy jakiegoś kapłana, którego życie właśnie dobiegło końca. I wasze życie też dobiegnie końca. Ojej, jakie wy macie straszne... Miecze, mieczyska. Aż się napiję tutaj. Dobra, i używam teraz mojej mocy modlitwy, aby wzbudzić obelisk. Cześć, Mister Szakalu. Zaraz, wzbudzenie obelisku nic nie dało? O, aha, muszę cały czas się modlić. Ha! Dało. No dobrze. Chodź tutaj, kolego. I odejdź już. Znaczy zgin. Mogę manę odzyskać, bardzo się cieszę z tego powodu. I cóż zrobić dalej? Z innej beczki, jeśli ktoś z was jest w pobliżu Głuchołaz, czyli na przykład jest z Nysy albo z Głuchołaz, to może zobaczyć w Głuchołazach wystawę Anastazji. Wystawę prac Anastazji. Jak długo jeszcze będzie? Możesz napisać, jeśli jeszcze jesteś Anastazją. Ale chyba jeszcze przez jakiś czas będzie. Już wróciły do domu. O! Chaiwan, dziękuję za subskrypcję. No ale na pewno się pojawią jeszcze w innych miejscach. To wtedy będę dawał znać. Dobra, gdzie to ja jestem? To jest wielki kapłan. Najgorszy 77. Dziękuję za subskrypcję. Tutaj są panowie, którzy myślą, że jak sobie tak stoją, to mi nie podpadną. Ale mylicie się, podpadacie mi bardzo. Popatrzmy na mapę. No, tu już nie mam, nie? Na tej mapie. Zaraz, to może jestem na kolejnej. Tutaj jestem, dobrze. I tutaj jest zaraz ołtarz bogini lisiej, więc będę mógł sobie odpocząć i się pomodlić. Martwy. O! O, to ciekawe. Ty tutaj, koleżko, nie fikaj, bo ja mam super miecz i zrobię ci z jesień tego. Czyli, aha, tutaj jak widać jest możliwość podłączenia energii, czyli muszę wzmocnić za pomocą obelisku zapewne. Tu jest ojej, ten pan wygląda na poważnego agenta, więc ja przygotuję się do walki z nim za pomocą bomb. I rzucę w niego bombą, proszę pana. Ojej! Dobra, gin. Myślałem, że jest mocniejszy. Kłongu, odezwę się. Dziękuję ci raz jeszcze za chęć pomocy. Bardzo doceniam. Pewnie, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będziesz wieczorem na nogach. Ale jeśli tak, to może nawet jeszcze dzisiaj bym się odezwał, żeby przygotować się do kolejnych transmisji w sposób bardziej profesjonalny.
Led Queen, dziękuję za wiwat. Och. Do której dzisiaj planuję? Jest, na razie jest godzinka 20. Sądzę, że jeszcze, że tak max do pierwszej, bo muszę rano wstać, bo mam jutro ciężkie zadanie z kotami. I jutro koty moje, 3 egzemplarze płci męskiej trafiają pod nóż. I no cóż, będą troszkę wykastrowane. A, to na górze jest ta instrukcja. Dziękuję, Jacku, za wiwat. Hype train leci, ojej! Jak, i czy ja mogę jakoś zareagować na to, czy ja mogę coś zrobić, bo nie wiem. Już miałem kiedyś hype train, tylko nie wiedziałem, co mam zrobić. Dziękuję, Sebastianie. Zdrówko u mnie bardzo w porządku, tak. Przynajmniej fizyczne, z psychicznym to nie wiadomo. Ojej, kolejna strona instrukcji. Przywódczyni zbieracze. Wielki miecz, co tutaj? Ozajaszu. Było to pytanie na poprzedniej transmisji. Nie wiem, czemu tak wiele osób jest zainteresowanych tym, co ja sądzę o zdolnościach językowych pana Dudy. Pana prezydenta Dudy. Są komunikatywne. Zdecydowanie lepiej mówi pan prezydent Warszawy. Tylko znacznie głupiej z reguły. Natomiast jego umiejętności językowe pana prezydenta Warszawy są, oceniam, na dość wysokim poziomie. Jego angielski jest bardzo płynny. Natomiast popatrzcie, pan Radosław Sikorski też mówi bardzo... Dziękuję, z Anastazją, serdecznie. Mówi bardzo ładną angielszczyzną, natomiast wygaduje najczęściej straszne pierdoły, no więc... Ważniejsza jest treść niż sposób wypowiedzenia. Tak sądzę. Przynajmniej jeśli chodzi o polityków. Natomiast nasz ambasador w Stanach Zjednoczonych, Marek Magierowski, mam nadzieję, że przyszły prezydent, mam wielką nadzieję, że przyszły prezydent, to jest ideał, moim zdaniem, jeśli chodzi o... Dziękuję, Jacku, za wiwat. Bardzo dziękuję. Tych wiwatów co dzisiaj dużo. Jeśli chodzi o zarówno jakość przekazu, jak i umiejętności językowe. Posłuchajcie sobie, jak mówi pan Marek Magierowski. On zna chyba 8 języków. Jest iberystą. Studiował iberystykę. Mówi po hiszpańsku... Z tego, co mi mówiły osoby, które znają hiszpański bardzo dobrze, że mówi po hiszpańsku jak Hiszpan z wyższych sfer. Po angielsku mówi jak Brytyjczyk z wyższych sfer. Nauczył się, kiedy był ambasadorem w Izraelu, hebrajskiego, niełatwego języka. Chyba mówi także po niemiecku, po francusku, po rosyjsku i w każdym z tych języków ma biegłość. Biegłość, no taką, wiecie, absolutną płynność porozumiewania się i wyrażania własnych myśli. I to jest przykład, on nie jest politykiem, on jest dyplomatą, na całe szczęście, więc mogę swobodnie go popierać. I słuchanie go sprawia przyjemność, dosłownie taką przyjemność obcowania z słyszycie, że obcujecie z intelektem niebanalnym. Więc pan Marek Magierowski, absolutny mistrz, absolutny mistrz. Kłongus, to dziękuję bardzo, w razie czego odezwę się jutro, po prostu. W poprzedniej komnacie w drzwiach po lewej miałeś ulepszenie wytrzymałości. Tutaj mamy zgięcie, moje drogie stworki. Tutaj nie miałem, ale może są jeszcze jedne drzwi. W drzwiach po lewej, czyli w tych drzwiach, rzeczywiście. Przegapiłem je. Dziękuję za Pawzawie, za to, że mi podpowiedziałeś. O!
To jest coś, co im się niewątpliwie przyda. I to jest chyba butelka zamrażacza. Tak więc, jeśli ktoś chciałby posłuchać przedstawiciela może klasy nie politycznej, a dyplomatycznej, mówiącego w obcym języku, wyśmienicie, to bardzo polecam wypowiedzi pana Marka Magierowskiego. Niektórzy mogą wręcz odebrać je jako, że on mówi w taki bardzo napuszony sposób, bo on mówi po angielsku z brytyjskim akcentem, ale tak zwanym RP, czyli to jest Received Pronunciation. To jest akcent, który jest uczony, którym mówią na przykład speakerzy z BBC. I to jest akcent nie tyle, no można powiedzieć, wyższych sfer, taki very, very posh, taki bardzo podniosły. I on mówi właśnie w ten sposób, ale mówi to niezwykle naturalnie. Bo czasami jest tak, że jak słyszycie kogoś mówiącego po angielsku i silącego się na taki akcent, to brzmi sztucznie. A u pana Marka brzmi to zupełnie naturalnie, tak jakby po prostu był to jego normalny, codzienny akcent. Dobra, gdzie, co to za miejsce jest w ogóle? Popatrzmy na naszą mapkę. Jaskinia Żab to nie jest, to jest to miejsce. O Boże, to jest całkiem rozległe. To jest całkiem rozległe. O, po co ja tworzyłem tą bombę? Głupi. Po co ja to zrobiłem? Ajajaj. No dobra, oni nic mi nie zrobili. Otusowy, dobrej nocy. Na YouTubie donate nie działa, bo na YouTubie donate chyba nie są włączone. Ja włączyłem donate na Tipli. Tipli działają na pewno, bo Sebastian Aka Thunder wpłacił dzisiaj. Więc powinny działać. O właśnie, to ty, Sebastianie, mówisz, że na YouTube... Przepraszam, Sebastianie. Myślałem, że ktoś inny ty pisze, ale przecież pojawiła się informacja, że wpłaciłeś. Więc jakbyś mógł mi wyjaśnić, w czym jest problem. Co tutaj? Jest chyba taki... Ja ogólnie nie słucham rapu, to nie jest muzyka, którą obcuję. Ale Sebastianie, ja na YouTubie nie mam nic ustawionego, żadnych wpłat. Tylko Tipli. A na YouTubie jest coś takiego jak wsparcie, ale czy tego nie ustawiałem w ogóle. Czyli to jest odpowiednik subskrypcji na Twitchu. Tego jeszcze nie mam ustawionego, bo nie wiem za bardzo, jak się za to zabrać. A czy rozumiem, że istnieje potrzeba tego, więc zapewne tę potrzebę zrealizuję w kwietniu. Kubonie 1802, witam serdecznie. Wykład na uczelni w Łomży? Jutro na 100% nie udzielam żadnego wykładu. Napisał do mnie ktoś z tej uczelni. Odpowiedziałem, natomiast nie doszliśmy na razie do żadnego porozumienia, jeśli chodzi o termin. Więc spokojnie, możesz zarwać nockę na granie. Dziękuję, Sebastianie, że po euro i dwa, ale nie wiem jak... Muszę się temu przejrzeć w takim razie. Super chat się nie pojawił tutaj? A to dziwne, powinien się pojawić. Powinien się pojawić, zaraz, momencik. A, czy nie mam... Liczba widzów jest. Przechwytywanie. Super chat powinien się pojawić, nie wiem czemu. Sprawdzę to. Także, ale dziękuję ci serdecznie, Sebastianie. Jako że jesteś stałym wspieraczem kanału, tym bardziej. I przepraszam, że to się nie pojawiło. Postaram się dowieść, co jest problemem. O, to jest jakiś przeciwnik, który do mnie strzela.
Dobra, teraz muszę odpalić to. Także Sebastianie, zerknę na to i spróbuję to jakoś naprawić. Arfenio, witam wśród obserwatorów. Tego nie mogę otworzyć jeszcze chyba. Ciekawe czemu. I uciekł przeciwnik. Czy mogę te drzwi otworzyć? Andrzej, ale który Andrzej jest super gość? Bo ja znam dwóch co najmniej super Andrzejów. Na przykład Andrzej Chojnowski, mój starszy syn, oraz Andrzej Muzyczuk, oraz Andrzej Sapkowski. Sami fajni Andrzejowie. Nie wiem, co tutaj trzeba zrobić, natomiast widzę... A, bo ten... To pasmo energetyczne przechodzi z drugiej strony zupełnie. Space Marine, miałem okazję poznać pana Andrzeja. I on jest bardzo specyficzną osobą. Mam wrażenie, że on jest... Że jeśli ktoś... Jeśli uzna kogoś, że... za posiadającego odpowiedni poziom, to potrafi być przemiłym rozmówcą. Naprawdę przemiłym. Więc moje wszystkie rozmowy z panem Andrzejem były bardzo sympatyczne. Nie miałem żadnych niemiłych sytuacji. Natomiast to nie jest jeszcze uruchomione. Dobrze, czyli muszę... Natomiast, jeszcze wracając do pana Andrzeja, no on ma opinię takiego bufona, no bo po części jest, tylko czy nie zasłużył po trosze na to? Dobra. Ci przeciwnicy są trochę irytujący. Ja wiem, że pan Andrzej Sapkowski słynie z różnych bonmotów na konwentach wypowiadanych i tak dalej, natomiast ja miałem okazję 2 czy 3 razy z nim porozmawiać tak w mniejszym gronie i był uroczym rozmówcą. Uroczym. Natomiast podejrzewam, zresztą osoby, które kiedyś jeździły na konwenty, kiedy pan Sapkowski też zaczął na konwenty jeździć, to twierdzą, że to był fantastyczny kompan. Później, kiedy stał się bardziej popularny, jak mam wrażenie, ludzie zaczęli go drażnić, no po prostu. To jest... Pewnie słyszał po x razy zadawane te same pytania. I w końcu jego limit wytrzymałości padł. U mnie ile godzin, Damianie, w Elden Ring? Niewiele. U mnie jest tam z 5 czy 6 godzin w Elden Ringu. Notorious Luke, witam wśród obserwatorów. Dobrze, że jesteś wśród nas, w tym jakże zacnym towarzystwie. Ja nie sądzę, że tu chodzi o kasę u pana Andrzeja. U niego był, wiecie... On przeżył bardzo ciężkie chwile. Pamiętajmy, że w bodajże 2019 roku zmarł mu syn. Jego syn był w moim wieku, chyba, albo rok młodszy. Krzysztof. Był tłumaczem też. I ogólnie, jak mówi Theoden we Władcy Pierścieni, żaden rodzic nie powinien oglądać śmierci swojego dziecka. No a tutaj doszło do takiej sytuacji. I to na pewno nim wstrząsnęło. No, trudno mi sobie wyobrażać, że było inaczej. Witaj, pasażerze 121. Ja ogólnie staram się patrzeć na takie osoby jak pan Andrzej z pewnym zrozumieniem, tak bym powiedział.
ciuf, ciuf, czy żeby był hype train teraz, tak? Właśnie. Wiecie, ja na przykład teraz mogę się wydawać, że jestem takim sympatycznym typem, a jakbyście mnie zobaczyli w rzeczywistości, to mogłoby się okazać, że jestem strasznie wredny. Kto wie? Kto wie? Może część z was będzie mogła się przekonać, bo chyba 9 kwietnia organizujemy imprezę z okazji 20 tysięcy subskrypcji. Taką malutką imprezkę. W Gliwicach, więc będzie... Prawdopodobnie jutro pojawi się informacja na moim Discordzie. No dobra, co ja tu mogę zrobić? Każdy ma jakieś gorsze chwile. O, Sebastianie, dziękuję, te pojawiło się. Tylko rozumiem, że to jest Stipli. Ciekawe, czemu się nie pojawiło z tego, z superchatu. Będę musiał sprawdzić to, bo na pewno superchat też jest włączony. Jacku, na pewno będzie okazja spotkać pewnie na Pixel Heaven na przykład. Będę na Pixel Heaven, raczej na pewno. Jeśli zdrowie pozwoli. Forte. Mamy do czynienia z zupełnie innymi osobami. Głuchowski to jest w miarę młody człowiek, który zresztą tworzył Metro 2033 jako blog. Nie wiem, czy wiecie, ale Metro powstawało w formie odcinków prezentowanych na blogu Głuchowskiego. I on tam zbierał opinie czytających i to był interaktywna książka, która powstawała w zależności od opinii czytelników. I on zawsze był otwarty na, jako młody i niedoświadczony pisarz, był otwarty na opinie innych. A mam wrażenie, że pan Andrzej wie dokładnie, co chce osiągnąć i nie potrzebuje tego zdania innych. Zwłaszcza, że uważa, po części słusznie, że ma wielką wiedzę w danym temacie i nie musi się podpierać opiniami osób, które tej wiedzy nie posiadają. Więc ja podchodzę cały czas do pana Andrzeja z sympatią i życzę mu jak najlepiej ogólnie. Natomiast, że się na grę wypiął, no popełnił błąd, no i ludzie różnie reagują na popełnione błędy. Niektórzy reagują na nie tak, że otrząsają pył, idą dalej, a jego to chyba jednak mocno poruszyło, mam wrażenie. Pan Andrzej już nie musi zarabiać pieniędzy, sądzę. Już ma dość, znaczy dość. Kim jestem, żeby mówić innym osobom, ile pieniędzy to jest dość, ale zarobił już bardzo dużo, między innymi dzięki Netflixowi. I sądzę, że stąd też wynika jego taka pochwała, to, że mówi dobre rzeczy na temat serialu, bo mam wrażenie, że jego opinia na temat tego serialu jest podobna jak opinia na temat polskiego dzieła, z tym, że tam nie dostał takich pieniędzy, albo może nie ma zapisów w kontrakcie, żeby się dobrze wypowiadać na ten temat. No dobrze, nie wiem, jak mam wejść tutaj na górę. Spróbuję jeszcze raz. Jeśli ktoś ma pomysł, Pawzaw, Secret Man i inni mistrzowie tej gry, pod tymi świecami jest obelisk. Dobrze. Weldanie, miłych snów życzę. Znaczy, tutaj jest obelisk? Nie. Pomieszczenie na północ. No dobrze, to idę właśnie. Na północ. Zaraz, no. Stąd wyszedłem właśnie.
i wydaje mi się, że muszę najpierw ten obelisk włączyć, ale to za momencik. Najpierw muszę skoczyć na momencik do toalety. Zaraz wracam. I już jestem z powrotem. Przeczytałem, co piszecie, że powinien zostać przerywnik z sikającym chłopcem. Jedna z najsłynniejszych rzeźb w Brukseli, tak? Chyba w Brukseli jest Mannequin Peace, czyli sikający chłopiec. Tutaj na prawo, dobrze, idę na prawo. O, coś się pali. HLL, czyli co? Half-Life? Jaki Half-Life? A, Hell Let Loose. Czyli ten symulator pierwszej wojny światowej, tak? To jest czy drugiej? Drugiej. Dobrze, ci przeciwnicy są trochę irytujący, bo się cały czas teleportują. Nie wiem, czy sobie też krzywdę robią, czy nie. Natomiast... Oj! Oj, oj, oj! Zapomniałem wypić i tak się skończyło. Spunky.pl grałem. Zaraz będzie historia, będzie dygresja na ten temat. Tylko najpierw będzie ostrzeżenie. Dobrze, moi drodzy. Brothers, A Tale of Two Sons. Tej samej ekipy gra, która zrobiła It Takes Two oraz Way Out, czyli bardzo dobre gry oparte na kooperacji. Nie odmawiam tego, chociaż The Way Out ma błędy logiczne, które irytują mnie niezwykle. Ale nie o tym teraz. Mowa o Brothers. Gra bardzo interesująca pod względem konceptu. Kierowaliśmy w tej grze dwoma postaciami. Wyszła najpierw na Xboxa Live w ogóle i jedną postacią kierowaliśmy gałką lewą, drugą postacią kierowaliśmy gałką prawą. Co wymagało takiego myślenia i reakcji dosyć nieszablonowych, tak? I to jest gra. Teraz uwaga, będą spoilery. Znaczy takie, postaram się to zamknąć jakoś, żeby za dużo nie mówić, ale ostrzegam.
będę mówił o znaczy nie do końca o zakończeniu, tylko o bardziej o emocjach, jakie ta gra wyzwoliła. Ta gra wyzwoliła we mnie bardzo mocne emocje smutku, straty, porzucenia, beznadziei po trosze. I zakończenie nie pomogło tutaj, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo smutna gra. A ja ogólnie nie lubię smutnych gier. Czuję niechęć do gier, które wprowadzają mnie w taki nastrój. Jestem w stanie docenić ich głębię artystyczną i często grywalność, rozwiązania projektowe. Brothers jest fantastyczne. Natomiast czuję niechęć do tej gry z powodu tego, w jaki nastrój mnie wprowadziła. Wprowadziła mnie w nastrój paskudny. Absolutnie paskudny. I się źle czułem później, przez jakby zastanawiając się nad tą historią. Ja nie lubię, kiedy rzeczy mnie dołują. Rzeczywistość otaczająca jest wystarczająco dołująca, żebym szukał dodatkowych bodźców zasmucających jeszcze w interaktywnej rozrywce. Więc staram się unikać. Mogę się bać, mogę oglądać horrory, tak? Może nie tyle bać, co wzbudzać jakieś takie emocje strachu. Natomiast nie lubię, kiedy coś mnie dołuje. Dlatego na przykład nigdy nie zagram w This War of Mine. Mimo że wiem, że to jest dobra gra. Ale nie będę w to grał, bo nie widzę potrzeby. Brothers: A Tale of Two Sons to jest gra tego studia, które, przynajmniej tych autorów, którzy zrobili It Takes Two. Little Nightmares nie jest tak smutna jak Brothers. Dla mnie Brothers to była gra, która... Ojej, tak... The Last of Us nie skończyłem. Podchodziłem do The Last of Us 5 razy. I doszedłem za każdym razem, nie wiem, do 1/5. Nie wiem, ta gra mnie męczyła po prostu. I później jak czytałem o niej, to też nie był to tytuł, który bym wzbudził we mnie chęć zagłębienia się w jego fabułę. Więc ja staram się unikać smutnych gier. Znaczy, czasami tego nie widać, że gra jest smutna. Czasami to widać po zakończeniu. To jestem w stanie wybaczyć. Natomiast w Brothers już było widać ten smutek od samego początku. Ale grałem, bo bardzo, bardzo ciekawie poprowadzona była rozgrywka. I nie żałuję, że skończyłem, ale tak jakoś zdołowany byłem ogólnie. Ja nie lubię się dołować, no, nie lubię. Może są osoby, które są... lubią ten stan. Ja tego stanu bardzo nie lubię, bo... no bo po co mam to robić? RDR, przeszedłem ten Undead Nightmare, czyli dodatek do Red Dead Redemption. Natomiast samej gry doszedłem do połowy i nie wiem, coś mnie od niej odciągnęło. A dwójki nie przeszedłem. Kupiłem w dzień premiery, ale nie przeszedłem. Ori and the Blind Forest w ogóle dla mnie nie jest smutną grą. Właśnie, to jest też... bo rozmawiałem ostatnio, miałem przyjemność rozmowy z Garethem Cokerem, czyli z kompozytorem muzyki do tej gry, który dodatkowo brał udział w pracach projektowych, można powiedzieć. Gareth przechodził tę grę dziesiątki razy. Zna ją na pamięć. Tworzył w końcu muzykę do niej. I sobie tak siedzieliśmy z Garethem i on mi zadał w końcu pytanie: a jak ty patrzysz na zakończenie dwójki, znaczy Will of the Wisps? Ja mówię mu, że dla mnie to jest świetne zakończenie, bo znajduję w nim nadzieję. I dla mnie to jest optymistyczne zakończenie. On mówi: a widzisz, a dużo osób wylewa pomyje na studio, mówiąc, że to jest strasznie smutne i beznadziejne zakończenie. Ja w zakończeniu Will of the Wisps znalazłem nadzieję i na kontynuację, to raczej w tym wypadku jest niemożliwe, ale nie zdradzając fabuły, ale było pozytywne, było takie dodające otuchy, serca, radości i absolutnie się nie zmartwiłem zakończeniem, wręcz uważałem je za przyzwoite. Nie, ja akurat grałem bardzo dużo w Ori, ja bardzo lubię takie gry. Natomiast uwaga, tutaj wszystkich miłośników Hollow Knighta muszę zasmucić, bo gadamy tak sobie o Metroidvaniach. Sebastianie, dziękuję za wpłatę ponownie. Gadamy sobie z Garethem o Metroidvaniach i on się mnie tak pyta: a co ty sądzisz o tym Hollow Knightie? Ja mówię,
Wiesz, Gareth, to nie, no nie, no jakoś nie mogę. No trudno mi, ten styl graficzny mnie odrzuca. On mówi, wiesz, mam to samo. I zdaję sobie sprawę, że Hollow Knight to jest gra przez wiele osób czczona. Ale do mnie nie trafia. Może kiedyś za którymś podejściem to się zmieni. Forte Kwiecień. W The Walking Dead przestałem grać po drugim epizodzie. Zbyt przegięte było dla mnie. Popatrzcie, o jakich ciekawych grach tutaj rozmawiamy. W ogóle popatrzcie też, w jak sympatycznej atmosferze prowadzimy nasze rozmowy, jak wielowątkowe opowieści tutaj mamy. Czyż nie jest to najlepszy czat na YouTubie i Twitchu w historii? Prawdopodobnie jest. Kwarantanno 20, witam. Oj. Chyba zaraz zginę. Muszę uciekać stąd. No, już proszę. Proszę zejść z tego łespa dołu. W końcu. Oj. Ma zapalający miecz. Wstrętny. Muszę się szybko uleczyć. Udało się. Sebastianie, fiksne YouTube'a. Tylko nie wiem, no w tej chwili tego nie zrobię, bo w trakcie transmisji jest to trudne, ale zerknę na przyczynę problemu ewentualną. Monster Boy jest cudowny. Monster Boy jest absolutnie cudowny. Polecam każdemu. Och. Jedna z ulubionych gier Johna Linnemana, czyli podstawy Digital Foundry. Ja uwielbiam Digital Foundry. Kolega John Linneman jest też bardzo osobą, która ma gigantyczną wiedzę. Tylko jak czasami czytam jego Twittera, mam wrażenie, że za bardzo przejmuje się innymi ludźmi. I ojoj, ale głupia śmierć. Ale dobrze, że mam skrót chociażby. Cały czas mnóstwo osób jest na Twitchu i na YouTubie. Przypadek? Nie sądzę. I dziękuję, że jesteście. A teraz mogę dołem przejść oczywiście. Indivisible? Nie słyszałem. Dziękuję, Secretmanie. Ja bardzo lubię Metroidvanie. Nie mogę się doczekać na czwórkę. Metroida oczywiście. Boże, to jest gra, na którą chyba czekam najbardziej. Znaczy, czekam na dwie gry. Na Talosa dwójkę, jeśli powstanie. Talos Principle 2. Oraz na Metroida czwórkę. Czytam Kunonga. Co napisał, bo Kunong ciekawe rzeczy pisze. No tak, może się przydać, co to Kunong napisał, a ja przyznam rację, że jest gier za dużo po prostu. Jest przesyt. Jest trudno znaleźć w tym zalewającym potoku kolejnych tytułów wartościowe rzeczy. Wartościowych jest mnóstwo, tylko że jest też mnóstwo szmir rozmaitych, które przemykają i zaciemniają, zamętniają odbiór całości. Więc no na Bloodborne czekam, ale czy Bloodborne wyjdzie, to wiecie. Takie marzenie trochę. O, Sebastianie, dziękuję. Mage Knight, bardzo dobra gra planszowa. Jedna z najlepszych gier planszowych dla jednej osoby. Chyba go walnę w ten sposób. Aż zginie. Dobra, hop.
Amenohimi też się to podoba ogólnie, że jest... liczba widzów jest optymalna, tak mam wrażenie. Znaczy, z drugiej strony, czasami wchodzę sobie na transmisję Uroka, gdzie jest 1000, 2000 osób i ten czat nie jest jakoś zalewany informacjami, więc jest w stanie wychwycić z niego też coś. Let's the Plays, koniecznie Monster Boy w wersji na Switcha. Cóż za wspaniała gra. Cóż za wspaniała gra. Mixed Feelings. Och, pytasz, to jest poważne pytanie. Oczywiście, że grałem w MMO na początku lat 2000. Więc tak, mam za sobą dosłownie parę godzin w Ultima Online. Nie liczę tego. Ale kiedy pojawił się Anarchy Online, to byłem bardzo, można powiedzieć, takim orędownikiem tej gry, która okazała się ogólnie słabym tytułem. I uwaga, mówiłem już o tym podczas transmisji jakiejś, ale może ktoś nie słyszał, pewnie większość nie słyszała. Była polska gra MMO, która na przełomie wieków powstawała. Czy ktoś wie, jak się nazywała? Teraz nawet zarymowałem specjalnie, żeby była zagadka. Była polska gra w świecie post-apo w ogóle. I nie Heli Breath, nie Pride of Tern. To był rok 99 i 2000, jeszcze na modemie w to grałem w ogóle. Nie Entengrad, nie. Tibia nie jest polska przede wszystkim. Gra nazywała się, uwaga, My Missis Online, Mi Messis Online. Wygooglajcie, powstawała we Wrocławiu. I to był jeden z pierwszych MMO, znaczy pierwszy polski MMO chyba, który powstawał. Więc... bardzo ciekawa pozycja. O, skrót sobie blokowałem. Bardzo się cieszę z tego powodu. Minio 4000. Czy to znaczy, Minio, że jest miniów więcej niż... Jesteś miniem 4000, czy jest... czy po prostu taka ksywka? My Missis Online. Bardzo polecam, żebyście poczytali. Może przygotuję o tej grze taki materiał historyczny, bo to jest... historia polskiego game devu nieudanego, bardzo. I miałem kupla, który tam był mistrzem gry i tam nikt nie grał w to w zasadzie. Dead Space ma być odświeżony teraz przecież. Binding of Isaac grałem przez chwilę. Ogólnie z Binding of Isaac ja mam... znaczy... wiele osób jest tą grą zachwycony. Mam przyjaciela Zaratustra, bardzo pozdrawiam, pewnie nie ogląda tego, ale on to chyba wymaksował, ma tam pewnie z 1000 godzin w to. Ja w Binding of Isaac grałem przez chwilę. Ogólnie jestem za tym, żeby śmiać się z każdego tematu, natomiast dla mnie ta gra jest trochę przegięta, jeśli chodzi o, w cudzysłowie, obrazoburczość. Nie śmieszą mnie te żarty, o tak. Że nie mam nic przeciwko temu, że są, natomiast nie trafiają do mnie. Kierowco, witam serdecznie. Dobrze, idziemy sobie tutaj. O, odpalimy skrzynkę, bardzo się cieszę. W końcu do niej dotarłem. Zwodziła mnie przez tak długo. Danielu, witam i dziękuję za dołączenie do subskrybentów. Kret? Polska gra? Nie kojarzę Kreta w ogóle. Gorki 17 to była bardzo dobra pozycja. Bardzo dobra pozycja. Wyborowy, dziękuję za obserwację. Natomiast Kreta nie kojarzę. O, mogę chyba już odpalić tę... Teraz módlmy się. O Boże.
Tur... Oj. Pi. Drinkuj, kolego. Drinkuj ile sił. Dobra, on zginął. Bardzo się cieszę z tego powodu. Natomiast tutaj muszę zabić... Klątę Trisa z kretem znającym klocki. To nie znam, muszę przyznać. O, spanki.pl, no widzisz. Właśnie tak... Czasami sobie zaglądam na różne transmisje na Twitchu, bo dla mnie to jest cały czas zupełnie nowe medium. I widzę, że często osoby transmitujące tam nic nie mówią. Jak się zastanawiam, czy to jest normalne, czy nie. Ja staram się cały czas prowadzić jakąś wymianę myśli i wrażeń z szanownymi oglądającymi. Wychodzi mi lepiej lub gorzej. Natomiast teraz odpaliłem w końcu możliwość... Zaraz, zapomniałem zaktualizować zgonów. Przepraszam bardzo, przecież zginąłem. Na momencik zniknie muzyka. 43 i 3. O, już jest. Jak się ma poniżej 500 osób, to ma się dość gadania z widzami? W sensie jakim? Bo nie rozumiem tego stwierdzenia za bardzo. Czy dość się ma, że... Jest go wystarczająco dużo, czy ma się dość, bo już się jest wyczerpanym tym gadaniem z widzami? Powyżej 1000 to już olewka. X-Yogi Babok, witam serdecznie. Już dodałem zgon, dodałem, żeby nie było. Tunik jest przeuroczy. Natomiast w tygodniu zagramy... Zależy to od czasu, na pewno będę chciał wrócić do dziwnego ogrodnictwa i pomyśleć sobie nad tłumaczeniem tych nazw przedziwnych roślin, które tam występują, oraz jesteśmy wstępnie umówieni z Jerzyną Bezklocową na wspólne granie w tego, w Returnala. Rakietowy Marianie, ja też chcę sobie pograć, natomiast staram się też w miarę wchodzić w interakcję z wami, drodzy widzowie. Bo jest ona miła memu sercu, interakcja owa. Ojej. Chodź tutaj, przeciwniku mój. I sprawia, że transmisja staje się bardziej interesująca, po prostu dla wszystkich. Dobra, mogę odpalić ten obelisk. Naprawdę? Matixie tak jest? No to widzisz. Ja jestem zupełnie nowy na Twitchu, więc nie wiem, czy... Ale jak byście się czuli, gdybym nie rozmawiał? Znaczy, dla mnie by to było dziwne, że nie prowadzę rozmowy jakiejś. Oj, witaj Legato28. Czyli mam nie reagować na datki poniżej 100 dolarów. Czyli poniżej 400 zł. Dobrze. Dziękuję za subskrypcję też, Legato. O, uwaga. Biegnę sobie wnętrze wschodniej krypty. To jest teleport. Mogę też odnowić sobie... I zwiększyć... Mam 1267 pieniędzy! Boże, jaki jestem bogaty! To zwiększę sobie wytrzymałość, to na 100%. O, Kwongu, dziękuję za subskrypcję! Aż sprawdzę, ile jest subskrybentów teraz. O, w ogóle, moi drodzy, ja mam taką sprawę. Jest dużo osób teraz. Mam taką sprawę dla osób, to jest głównie dla tych, którym się podobały transmisje z dziwnego ogrodnictwa i których interesują rośliny. Bo jest zaprzyjaźnion, znaczy
jest sobie kanał zaprzyjaźnionej osoby, który ja się z tą osobą założyłem, że do końca miesiąca dobiję do 1000 subskrypcji. W tej chwili ma około 800. Zostało kilka dni. Jakby ktoś, oczywiście pod warunkiem, że się interesujecie roślinami, bo to jest kanał stricte o roślinach, o uprawie roślin ozdobnych. Nazywa się Daj Badyla. Daj Badyla. Jeśli możecie, to dajcie subskrypcję. I kto wie, może uda się dobić do 1000 subskrypcji na kanale Daj Badyla do końca miesiąca. Będę bardzo zobowiązany. Tak więc, o Sebastianie, dziękuję, już blisko 200 tysięcy, na razie jest 20 tysięcy 416, tak, to już blisko 200. O, dziękuję, więc powtórzę, tutaj nawet napiszę, na chwilkę, Daj Badyla. Nazwa kanału jest przeurocza. Prowadząca jest absolutnie przeurocza. I nawet jeśli, powiedzmy tak, nawet jak się roślinami nie interesujecie, to ten kanał zapewni wam dużo Monty Pythonowskiego humoru. Więc polecam. Polecam serdecznie. Shogomat. Oczywiście, że pamiętam Shogomat. Nawet mam Shogomat na płycie. Został wydany w takiej specjalnej edycji, w której z gazet za 30 zł, to 29,90. Gra FPS, anime. Mam. Dziękuję Marcinolu za dołączenie do obserwatorów. PD24, to koniecznie Daj Badyla zasubskrybuj. Koniecznie. Blythorn, nie było zakładu, ja po prostu powiedziałem, że zakładam, że do końca miesiąca będzie 1000. Nie było obiektu zakładu, więc... Natomiast nie pożałujecie, jak zasubskrybujecie. Wartość rozrywkowa jest na bardzo wysokim poziomie. Już ponad 800. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zostało kilka dni do końca miesiąca, mówię... Kanał istnieje dosłownie od tygodnia bodajże, czy od dwóch, no nie, może od trzech tygodni. Dziękuję za subskrypcję. Bardzo się cieszę. 30 sekund poszło 14 subów. O tak. Ale co, to miejsce tutaj wygląda mi na już 15. Bardzo się... Bardzo dobra wiadomość. Więc jest szansa na zdobycie 1000 przed końcem miesiąca. Nawet udało mi się znowu zarymować. Ja czasami nawet, może ja powinienem zajmować się rapem, wiecie, czasami rymy przychodzą mi tak łatwo, że powinienem chyba układać wiązki słów i tworzyć z nich jakieś poematy. O, a jednak jest boss. Dziękuję Tomaszu. Machina obrężnicza, o Boże, to nie wiem, czy to był dobry pomysł. O Jezus Maria, już wiem, że od czego są te pola, że trzeba się za nimi chować. Jak ja mogę w ogóle mu zadać obrażenia jakikolwiek? Okej, zgon. Zgon niesiemy, zgon ze wszystkich stron. I 44,4. A imię jego 44. Krew jego dawne bohatery, a imię jego 44. Ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje tak naprawdę, więc... Teraz chyba źle idę. Tutaj powinienem. Nie chcę się z tobą bić, człowieku, idę do bossa. Natomiast nie wiem, czy są tutaj jacyś krakusi, osoby z Krakowa.
Waldku, zaraz wrócę do twojego pytania. Natomiast w latach 90. na rynku krakowskim był pan, który zawsze ubrany w strój krakowiaka, witaj wętru Uthmat Matar, który na wszystkie pytania do niego odpowiadał rymowankami. I on był fantastyczną osobą. Zawsze w zasadzie mówił rymując. Sebastianie, pozdrowię Andrzeja, tylko powiedz mi, którego Andrzeja mam pozdrowić. Pozdrowię obu, i Chojnowskiego, i Muzyczuka. I był taki właśnie pan, który na tym... który na rynku krakowskim mówił rymami non-stop. I on zmarł chyba na początku lat 2000. Ja poznałem go... Nie tak osobiście, tylko zetknąłem się z jego twórczością na żywo, kiedy byłem na jakiejś wycieczce w Krakowie na początku lat 90. Byłem na obozie językowym, właśnie, przecież ja jeździłem na obozy językowe do Krakowa w latach w 91 i 92. Tak, i tam ten pan był i wymiatał swoimi rymami. Mam pieniądze na wzmocnienia, mam rzeczywiście i mogę wzmocnić. Co zrobię? Dziękuję za przypomnienie, Pawzawie. Tylko co wzmocnić sobie? Czy punkty życia chyba, prawda? W zasadzie wszystko mogę wzmocnić. I jedno, i drugie. Space Marine, tak, stąd to moje zdjęcie w towarzystwie dziewcząt rozmaitych. Tak, w tamtym czasie miałem powodzenie, później utyłem. Ale... wracam do formy. Bentru, na YouTubie jest lekkie opóźnienie z tego co wiem, ale dziękuję, że obserwujesz tak czy inaczej. Macieju, wnioskuję, że twoje pytanie o Foo Fighters związane jest ze śmiercią Taylora Hawkinsa. Doceniam Foo Fighters, natomiast nigdy nie mogę powiedzieć, że byłem fanem. Tak, doceniam ich umiejętności jak najbardziej. Świeć panie nad duszą pana Taylora. Strasznie smutne, że zszedł z tego świata w tak młodym wieku. On jest tylko rok ode mnie starszy. Właśnie skończył chyba 50. Ja zaraz za 3 tygodnie 49 kończę, więc no straszna sytuacja. Natomiast Foo Fighters widziałem z wielu zapisów koncertowych. Oni zapraszali na swoje koncerty na przykład Ricka Astleya, gdzie jest wspaniałe wykonanie Never Let You Down. Więc witaj PD209458. Więc Foo Fighters bardzo doceniam, ale teraz pewnie Foo Fighters przestaną istnieć. Jacku, pozdrawiam ciebie z okolic Wrocławia także. Dobra, teraz pytanie, jak w ogóle mam się zabrać do tego bossa? Bo nie widzę się w starciu z nim w ogóle. Mark Lanegan nie znam chyba, wiesz? Więc może wyjdę teraz na ignoranta, ale nie kojarzę. Oczywiście tutaj głowa. Ojej, jak mnie walną. Teraz strzelam. O Jezus, co on zrobił? Nawet nie wiem, co on zrobił. Ja w ogóle nie wiem, co tu się dzieje. Chyba muszę wypić. Co tu się dzieje? Dobra, ale super muzyka jest za to. Oj, zniszczył mi zasłonę. Ale jak ja mu zrobić jakąś krzywdę, jakoś tak znakomicie sam zasłania? Hmm.
Tak, domyślam się, że te bomby prawdopodobnie powinienem wykorzystać do odbijania w jego stronę. Na razie zjadłem mój niecały jeden pasek zdrowia. Oj, muszę się uleczyć. O, czyżbym zjadłem mu cały jeden pasek. Cieszę się bardzo. Zostały tylko trzy. Zaraz wracam. Jestem. Było pytanie, czy planuję w przyszłości stworzyć recenzje gier. Znaczy tak, ale one będą raczej rzadko. Gry, które, że tak powiem, wpłynęły na mnie w jakiś większy sposób. Na pewno pojawi się recenzja... O, boty! Kochane boty się pojawiły. Na pewno pojawi się recenzja Disco Elysium. To na 100%. A co do reszty? Od czasu do czasu będą się pojawiać takie krótsze formy. Podejrzewam, że ta recenzja Disco to będzie jakieś 10 minut. Dawno botów nie było, prawda? Dobrze, przyjmę wszelkie rady pokonania tego bossa. Co robić z tymi bombami? Odbijać je tarczą, mieczem? Jak sobie radzić? Przypomnę jeszcze, że jeśli ktoś jest zainteresowany uprawą roślin i słuchaniem ciekawych opowieści, nie tylko o roślinach, to tutaj na górze macie kanał, który sugeruję zasubskrybować, ponieważ założyłem się z prowadzącą, że do końca miesiąca będzie 1000 subskrypcji, już jest 824, brakuje 180 niecałych, więc jeśli ktoś jest, kogo interesują takie tematy, to polecam. Na początku w głowę uwaga. Wow. Rzeczywiście, to pomogło. Dobrze, ale jak mogę bomby wykorzystać przeciwko... Och, nie zdążyłem się ukryć. Jeszcze raz muszę się napić. O roślinach, tak. Daj Badyla jest o roślinach. O zdobnych roślinach. Bardzo polecam. Super humor w ogóle. Ach,
Czekaj! O! Jak jestem tak blisko. Przepraszam, że nic nie mówię teraz, ale jestem w miarę skupiony. Więc wybaczcie mi tę moją milkliwość w tym momencie. Ale... staram się... pokonać go w jakiś sposób. Oj. Muszę się napić, koniecznie. Zmrozić mogę, rzeczywiście zapomniałem o mrożeniu. Ojo, jak się głupio nadziałem. Dziękuję Sebastianie za wpłatę. W momencie jest tak nim, że trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ale spróbuję! Przejeść się nigdy grami nie przejadłem. Nigdy. Nie miałem takiego motywu. Czemu nie? Czemu nie mogę mu zadać obrażeń? Czekaj przede mną, koleżko! Mieszko! Tutaj najważniejszą umiejętnością, moim zdaniem, w tej walce na razie, jest szybkie bieganie. Które wykonujemy po zrobieniu przewrotu i trzymaniu przycisku przewrotu. O, znowu bomby poleciały. Dobra, muszę przed nimi uciekać przez jakiś czas, co najmniej. Dobra, spadły. Och! Się umknąć przed... Wow, to było... Nie mam już energii! Ojej! Ja wiem, że mam możliwość sięgnięcia do moich zasobów i są tam takie pigułki, rzodkiewki są. Ale się nie udało. Dobra, jest do ogarnięcia. Tylko... ciężko mi go trafić ogólnie. Papryczki już nie mam niestety. Papryczki nie mam. Papryczka odeszła. Wykorzystałem wszystkie papryczki. Ale szło nieźle. Dobra, zerknijmy sobie, jak tam wasze klikanie w Daibodyla. Przed chwilą patrzyłem, było 824. 826. Bardzo dobrze. Jakby się dało dobić do 830, to byłoby super. No dobra. Co ja mam w ogóle? Jak ja mam? Na pewno muszę zrezygnować z przyciągania. Przyciąganie jest bez sensu tutaj, więc lepiej zmrożenie. Albo może... A co daje klepsydra? Czy klepsydra zatrzymuje czas?
Na jakiś czas? Baltku, właśnie, to teraz, zanim jesteśmy przed walką. Oczywiście, że grałem w Zaginięcie Ethana Cartera, nawet grałem w wersję VR-ową, która jest bardzo zła. Mam Zaginięcie Ethana w wersji kolekcjonerskiej i powiem tak, nie zachwyciłem się Ethanem Carterem. Zachwyciłem się technologią, fotogrametrią, oddaniem pięknych okolic Kłodzka i Dolnego Śląska. Natomiast sama gra mnie niezbyt zachwyciła. Znaczy, była przewidywalna dla mnie. Była oparta na kliszach. Wiecie, no nie chcę tutaj psuć zabawy, bo ktoś będzie grał. Natomiast mniej więcej od samego początku domyślałem się, nie to, że wiedziałem, ale domyślałem się, jak to może się skończyć. Więc fabularnie mnie nie zachwycił, natomiast technologicznie bardzo dobra rzecz. Pawzawie, dobrej nocy, dziękuję. Klepsydra zwalnia czas, ale włącznie z Liskiem. To nie, to mnie nie interesuje. Wezmę sobie raczej energię. Bo to jest energia. Przepraszam. Bardziej czekam na nową grę od Adriana, czyli ona się nazywa, jak się nazywa? Witch Heaven? Czy... Coś na pewno z Wiedźmą na początku. Witchfire. Chyba Witchfire. I wygląda fantastycznie. Adrian co prawda chyba większość czasu spędza na graniu w Destiny, gdyż jest jedną z osób, która ma największą liczbę godzin w Destiny chyba na świecie. Cześć Adsunie22. Natomiast podobnie było, kiedy robił Painkillera. Kiedy robił Painkillera, grał namiętnie w Quake Worlda. I Painkillerowi to na dobre wyszło. Więc sądzę, że Witchfire może być bardzo dobrą grą i czekam na nią. Czekam, to jest polska gra, na którą bardzo, bardzo czekam. Wyżu, czy mam jakieś nowe, fajne komiksy do polecenia? Nie. W zasadzie mam straszne zaległości z komiksami. Straszne. Mam kupione z 2 miesiące, 3 miesiące temu pakiet komiksów z gildii i jeszcze nie rozpakowany jest nawet, więc... Ja głównie obracam się w obrębie polskiej klasyki, czyli wiadomo, Chmielewski, Rosiński, Baranowski, Wróblewski, Paweł i Christa. Tak, to jest... Natomiast nowych twórców znam mniej, ale czas na pewno nadrobić to. Bradla czytałem, Bradl jest bardzo dobry. Więc Witchfire zapowiada się znakomicie, bardzo na niego czekam. To jest połączenie takiej strzelanki roguelike z Destiny. I zapowiada się wyśmienicie. Dobra, mam zamrożenie i mam leczenie. Wydaje mi się, że jestem w stanie dać radę, tylko muszę się odpowiednio umiejscowić. Szkoda, że nie mam papryczek. Teraz, czemu mnie tak przeniosło? Bij tą twarz jego brzydką. Doskonale, udało się uniknąć. Bij. Nie wiem, co ja robię, ale bije strasznie. No, początek rewelacyjny wprost. Trochę się boję, że ten początek zapeszy całość. Doskonale. Doskonale. Zjadłem mu w zasadzie 1/3 życia. Ale teraz nie mogę trafić mu w jego pysk. Och! Bij w jego buzię. I teraz unikaj! Doskonale, udało się uniknąć. I bij w buzię. Buzię mu bij. Oj. I energię. Wysunął za mną bombę, więc muszę mknąć chyżo niczym wiatr. O Jezus, jak się teraz dałem załatwić. Chyba aż muszę dwie miksturki wypić. Jeszcze tą.
No teraz to w ogóle się dałem. Jestem skupiony. Uch, jak cudem uniknąłem tego ataku. Cudem po prostu. O, teraz się zamurował. Uciekaj, uciekaj, blisko, uciekaj. Kedementos, witam serdecznie. Oj, 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 oj. Nie mam już leczenia, mam. Zastanawiacie się pewnie, czemu nie zadaję mu obrażeń. Pewnie dlatego, że nie jestem w stanie w niego trafić. Aż... Skupienie... Udało się. No super. Urt! Dziękuję ci, Urcie. To była udana walka. Jestem z niej całkiem zadowolony. Wyżuł Ghostwire Tokyo dopiero zacząłem. Dopiero zacząłem i nie jestem chyba jeszcze w stanie się wypowiedzieć na temat tej gry. Oprócz tego, że wydaje się być grą inną niż spodziewałem się, że będzie. Dobra, ale co ja tutaj mogę znaleźć po nim? Bardzo dobra gra, prawda? Doskonała. Tylko czy ja tutaj coś po nim zbiorę? Czy zostało coś po tobie, stworze? Mam pręcik, właśnie. Gdzie mam pręcik? Nie mam pręcika. Pręciku, gdzie jesteś? Może gdzieś tutaj... A, jest tutaj, rzeczywiście, leży sobie. Nieoznaczony, niepodświetlony w żaden sposób. Oczywiście, okej, okay. Pręcik, okej. Okay. To jest jedna z tych części pewnie potrzebnych. Dobra, czy mam tu stąd jakieś wyjście? Nie. Ale to była satysfakcjonująca walka. Czym jest Ghostwire? Ghostwire jest grą, która jest inna niż myślałem i jest bardziej, mam wrażenie, taką symulatorem chodzenia po części. Okej, okay, mogę wsadzić? Mogę! Wow. Muzyka jak ze Zeldy. Tomasie, nie gram po chińsku, gram po polsku. Natomiast w tej grze jest zaszyty, ukryty język. Okej, okay, oczywiście. Wziąłem pierwszy z symboli, bardzo dobrze. W tej grze jest wiele rzeczy fajnych. Sprawdźmy sobie nasz ekwipunek teraz. Mamy pierwszy symbol, doskonale. Doskonale. Dobrze, to jeszcze zerknę, jak tam z naszą akcją subskrypcji Daybodyla. O, jeszcze jedna, żeby było te 830 i będzie fajnie. Jaki jest cel tego języka? Tomasia. Celem każdego języka jest porozumienie się lub, wręcz przeciwnie, zaszyfrowanie wiedzy. Celem szyfru jest zaszyfrowanie. Tutaj autor postanowił stworzyć taki język. Czytałem wywiad z autorem. Jego nadrzędnym założeniem był fakt tego, że jako młody człowiek otrzymywał gry na przykład z Japonii i nie rozumiał tam nic, za wyjątkiem kilku słów po angielsku. I z czasem nauczył się odcyfrowywać ten język. Ten język, który tutaj jest, został stworzony, czy też te hieroglify, zapis hieroglificzny, został stworzony na potrzeby gry, aby z czasem te hieroglify poznawać i odkrywać historię. Mamy tutaj instrukcję, w której jak widać są hieroglify, ale pojawiają się też napisy
w naszym pięknym, szlachetnym języku. Sądzę, że zresztą już ktoś pisał, że hieroglify zostały rozszyfrowane. Obstawiam, że każda z takich inskrypcji ma swój odpowiednik, bądź to w sylabie angielskiej, bądź to w literze jakiejś, więc służy to temu, żeby zaintrygować graczy i wciągnąć ich jeszcze bardziej w rozgrywkę. Dobra, mogę stąd się przeteleportować gdzieś, nie? Vinitosie, witam wśród obserwatorów. Mało zginąłem w tej rozgrywce, co mnie niewymownie cieszy. Dobrze, i jest... Gdzie mam teraz iść? Na cmentarz? Znaczy w zasadzie teraz już to nigdzie nie będę szedł, bo już jest godzina późna, więc pewnie będę kończyć powoli. Hej, Vinitosie. Ładna ksywka, ładnie brzmiąca. Tomasie, nie ma sprawy. Cała przyjemność po mojej stronie. A, tu jest miecz, do którego nie mam dostępu. W zamian za to wyjaśnienie możesz zasubskrybować kanał Dave'a Dilla. Bibliotekarz? To kamieniołom wolę. Wolę kamieniołom. Zdecydowanie kamieniołom wydaje się bardziej przystępny. Bibliotekarz mnie przeraził trochę. Teraz się przeniosę właśnie... O! Super. Czyli jestem w zachodnim ogrodzie. Nawet nie wiedziałem, że odblokowałem to przejście. No tak, skoro je zasiliłem, to odblokowałem. Tomasie, nie o mój kanał chodzi, tylko o kanał inny, którego nazwę widzisz na górze. Jeśli, ale tylko pod warunkiem, bo ja nie chcę zachęcać do subskrypcji, jeśli cię treści jego nie interesują. A to jest treść roślinna, o uprawach roślin. Ale podana w niezwykle taki atrakcyjny i pełen humoru, dowcipu, żartu sposób. Więc zachęcam. Dobrze, gdzie tutaj, jeśli to jest zachodni ten, to tutaj pewnie będzie kamienioło. W tym miejscu jest kamienioło. Secret Mine to pewnie dojdę do... Tak, jesteśmy w kamieniołomie. Dojdę tutaj, natomiast nie wiem, czy będę grał. Bo kamieniołom łatwym nie jest, tylko zmienię sobie jeszcze oczywiście broń na moją ulubioną przyciągajkę i zmienię sobie... Może to jeszcze wezmę. Oj, 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 oj. Czybym zaraz miał zginąć? Wygląda na to, że zginę zaraz. Zginąłem. O, wyżu, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Uzupełniam swoje braki. Zaraz, pewnie mogę się rozwinąć nawet. Mogę eliksir... O nie, nie mogę eliksir rozwinąć. Co, to mogę moc nie, moc magicznej też nie mogę rozwinąć, nic nie mogę rozwinąć. No dobra, spróbujmy jeszcze raz się... Roniku, witam! Cześć i czołem. O, Tomasie, jeśli prowadzi Instagrama w tej samej tematyce, to będzie zachwycona. Daj badyla, na 100%, na 100%. Dobra, uwaga. Udało się uniknąć. A jak się nazywał nazywa Tomasie kanał twojej żony? Nie uciekaj, kolego, ja tu mam dla ciebie plany i dla ciebie też mam, kolego, plany. Tym planem jest zgon.
Dobrze, na razie idzie nieźle, z tym, że straciłem prawie całą magię, nie magię, tylko magię. O, skrót chyba. Bardzo dobrze. Skrzynka. Na razie, Sebastianie, dziękuję za pomoc twoją i ogólne wsparcie. Doceniam niezwykle. Och. Boże. Uciekaj. Raptorku, zaraz ci odpowiem na pytanie, bardzo ciekawe, tylko muszę tu poradzić sobie z tymi typami. O, poradziłem sobie z typami, już czytam. Oj, chyba jeszcze mi wybuchł. Co poleca po zamkach Burgundii? Zamki Burgundii to jest tytuł znakomity. Trua to jest jedna z moich ulubionych gier w ogóle, więc wiesz, ja Trua polecam każdemu, z tym, że to jest gra, może wydawać się onieśmielająca. Tam jest kilka mechanik takich dosyć stanowiących pewne wyzwanie. Ale jeśli ogólnie Felda twórczość bym ci polecił. Stefan Feld robi znakomite gry i cokolwiek Felda weźmiesz, powinno ci przypasować. Na przykład Notre Dame. Notre Dame jest grą znakomitą, nawet do 5 osób. I bardzo, bardzo polecam Notre Dame. No dobrze. Muszę sobie magię jakoś odbudować, ale nie wiem jak. To jest przejście, Tainos Przejścios, który... Nie, ta gra robi mnie w bambuko cały czas po prostu. Przynajmniej zarobiłem trochę pieniędzy, więc mogę chyba już uzupełnić swój atak. Dodatkowo tutaj jest skrzynka ukryta. I w tej skrzynce mogą znajdować się jakieś interesujące rzeczy. No nie, myślałem, że to będzie coś interesującego, a okazało się, że to tylko zamrażająca roślinka. Oj. Spanki.pl nie polecam gry w dyplomacji. Grałem raz i więcej to w życiu nie zagram. Chcesz zagrać w dobry klon dyplomacji? Zagraj w grę o tron. Znacznie lepsze. Znacznie w ogóle. Nie ma w ogóle porównania. Dyplomacy to jest... Dzień musisz sobie cały dzień zarezerwować i na końcu tego dnia wszyscy będziecie na siebie źli. Łącznie ze zwycięzcą, który będzie chodził w glorii i chwale, ale wszyscy będziecie chcieli dać mu w gębę. Nie polecam. To jest... Gra o tron wywołuje podobny efekt, a zajmuje mniej czasu. Tajne przejście za trzema skrzynkami? O, Secret Money, dziękuję. Trzy skrzynki. Brawo. Oczywiście. Ha. Tutaj... Ojej, ale tutaj tracę energię od razu. Nie wiem, czy jest tam sens, żebym szedł. Zwłaszcza, że nie mam prawie już energii. Oj. Przynajmniej zarobiłem trochę pieniędzy na nich. Dobrze, zarabiam tutaj pieniądze, ale tracę energię strasznie. No, idę stąd, bo ja tu zaraz zginę. Znaczy, chyba nie mogę zginąć tutaj, w tym miejscu. Natomiast poziom zdrowia spada do zera. W zasadzie. Powiem tak, zwycięstwo w grę o tron zapewnia mnóstwo satysfakcji.
Natomiast jest to satysfakcja okupiona cierpieniem. I... Znaczy, gra o tron jest fajna, no, a dyplomacja to jest dla mnie abominacja. Nie, to nie jest dobra gra. Znaczy, to jest taki pradziadek gier planszowych, można powiedzieć. I są pewne tam elementy, które są do tej pory w grach planszowych. Natomiast wywołuje bardzo złe emocje, naprawdę złe emocje. Raptor X Bonfire jest znakomite. Bardzo polecam Bonfire. Zresztą mam tutaj za ścianą egzemplarz. Gdybym miał swoje ulubione feldy wymienić. Ja ogólnie, my mamy tak z moimi kumplami od planszówek, że my organizujemy raz w roku turniej gier felda. Gramy wtedy w rozmaite gry feldowskie. Jorvik jest bardzo dobrą grą. Znaczy ogólnie ja lubię feldy wszystkie, nawet takie gry, które są gorzej oceniane na zachodzie, jak na przykład Badacze Głębin, które po angielsku się nazywają bodajże Aquasphere. No ale tak, mamy oczywiście zamki Burgundii, mamy też nowe zamki Toskanii, które są znacznie prostsze i też je polecam, tylko że to jest znacznie prostsza gra. Znacznie prostsza, ale też bardziej przystępna. Mamy... W ogóle zamki Burgundii wyszły też w wersjach kościanej i wersji karcianej. Wersja karciana szczególnie jest warta zainteresowania. Z feldów większych to Amerigo jest bardzo dobrym tytułem. Wspomniane zamki Burgundii, Brugia doskonała jest. Brugia jest absolutnie doskonała, polecam. Merlin. Znaczy nie Merlin, przepraszam. Król Artur z dodatkiem Merlin jest bardzo dobry. Ogólnie Feld jest wielkim, wielkim projektantem i tutaj mówię też w dosłownym sensie tego słowa, ponieważ jest chyba największym wzrostowo projektantem, jakiego widziałem w życiu. Chyba nawet wyższy od Markusa Brandta. Mam zdjęcie z Inką i Markusem Brandtami, projektantami serii Exit chociażby, czy Villages i wielu innych znakomitych gier. I ja jestem średniego wzrostu. A Markus ma tak jakieś 2,5 i wyglądam przy nim jak krasnal. No po prostu. A Stefan Feld ma chyba 2,10 w ogóle, więc jest jeszcze większy. Spunky.pl, mechaniką koń? Jaka to jest mechanika? Jakbyś mógł powiedzieć. Gospoda RPG to jest gospoda u pana Mateusza? Dobra, spróbujemy jeszcze raz dokonać podejścia tutaj. Oj, dostałem w zęby. Zginąłem od dwóch strzałów. To z tego co wiem, to Andrzej, mój syn, coś tam planuje robić z panem Mateuszem. Ale nie wiem dokładnie. Nie wiem dokładnie o co chodzi. Dobra, spróbujmy sobie atak zwiększyć. Mogę zwiększyć atak. Ach, lubię mieć wysoki atak. Bardzo się cieszę. Natomiast ja sam nie dostałem żadnego zapytania od pana Mateusza, więc... Ale gdyby się pojawiła taka opcja, to jasne, oczywiście. Tyle smalcu, dziękuję serdecznie. I tak będziemy już kończyć, więc właśnie, dobijemy do 3 godzin. Jest 2.56, więc jakby ktoś miał jeszcze jakieś szybkie pytania, to z radością odpowiem w miarę skromnych swoich możliwości. Przypominam, że jeśli ktoś interesuje się uprawą roślin ozdobnych, to niech się zainteresuje kanałem Najwadyla. A jak ktoś ma jakieś pytania szybciutko, to mogę jeszcze odpowiedzieć, bo nie będę w kamieniołomy teraz się zagłębiać raczej. A jak nie ma pytań, to będę powoli kończyć, żeby się wyspać. Jutro z rana wstaję jechać z kotami na kastrację. Wyż! A ja w ogóle nie wiedziałem, że jesteś płci pięknej. Witam bardzo. Jesteś tutaj jedną z nielicznych rodzynek. Counter Insurgencies.
Cuba Libre, Find the Lake, nie grałem w żadne z tych gier. Wyglądają na gry wojenne, ja w gry wojenne mało gram. Szczepana Twardocha nie czytałem nic. Jak felietony czytałem, natomiast jest to niewątpliwie inteligentna osoba, takie robi wrażenie z felietonów, natomiast wydaje mi się, że operujemy, jesteśmy z innych bajek zupełnie. Satyrze ZLD, dziękuję za dołączenie do obserwatorów. Więc... Ravenie 990, prawda? Więc wyżej, napisz do pana Mateusza, jak pan Mateusz znajdzie dla mnie miejsce i chęć wprowadzenia mnie. Znają się z Andrzejem, moim starszym synem, więc czemu nie, jak będzie taka okazja, okazja. We wtorek, chyba o 20:00, na kanale RPGówek, na Twitchu, zaczynamy naszą kampanię w Zew Cthulhu, w poważne Zew Cthulhu, w Polsce w roku 1921, we Lwowie. Znakomita obsada. Znaczy będą znakomici grający, jeszcze bardziej znakomity mistrz gry. Zapowiada się wyśmienita sprawa, więc... Roniku, zagraj w Returnal na PlayStation 5. Jeśli masz PlayStation 5 na PC-cie, Strange Horticulture albo Total Warhammer 3. Jest mnóstwo gier, albo z Guardians of the Galaxy. Ja po prostu nawet nie wiem, w co mam ręce włożyć, jest tyle znakomitych gier. We wtorek, ten wtorek, w każdy wtorek będziemy grać o godzinie 20:00. W każdy wtorek na kanale RPGówek o godzinie 20:00, mniej więcej. Guardians są w Game Passie, tak. Dobrze, moi drodzy. Będziemy kończyć, bo już 3 godziny dobijają. Trzeba się wyspać. Dziękuję serdecznie za obecność na tej transmisji. Zapraszam na kolejne. Postaram się, żeby przebiegały równie płynnie co ta i żebym równie płynnie zabijał bossów. Kłągu, wiesz co, dzisiaj chyba już nie dam rady, ale jutro się odezwę, dobrze? Znaczy... Dzisiaj, ale po południu albo rano. Dziękuję za chęć pomocy. Na pewno dam znać. Trzymajcie się raz jeszcze. Dobranoc, pa pa. I do zobaczenia, do usłyszenia.